Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Jest wtorek, 30 marca 2021 roku. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Konrad Szołajski. Zapraszam Państwa na cotygodniowy program na WSPAK w ramach Resetu Obywatelskiego. Dzisiaj producentem jest pan Piotr Tomaszkiewicz, za co bardzo dziękujemy. A program realizuje Piotr Kurczewski. W zeszłym tygodniu naszym tematem był artykuł 196 Kodeksu Karnego dotyczący tak zwanego bluźnierstwa, czyli dłużej to ujmując, naruszania, urażania uczuć religijnych. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, rozwojowe bym powiedział i myślę, że jeszcze będziemy do tego tematu wracali. Dlatego zachęcam Państwa do zajrzenia na YouTubie do tej rozmowy albo na innych komunikatorach czy w inny sposób, bo jest kilka technik. Wzbudziła sporo zainteresowania, było sporo odbiorców i mnóstwo komentarzy, które do mnie dotarły z zachętą, żeby dalej kiedyś się tym tematem jeszcze zająć. Być może uda mi się nawet na ten temat zrobić film. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, mają wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i które mają wpływ na tworzenie tych naszych programów. Jeśli Państwo macie jakiś pomysł, coś Was interesuje, to bardzo proszę, bądź ja, bądź któryś z moich kolegów pewnie chętnie pałeczkę podejmie. A jeśli się Państwu podoba to, co robimy, to odsyłam na naszą zrzutkę na działalność Resetu. Mogą Państwo zostać producentami, sponsorami tych programów, a więcej o tym na zrzutka.pl/z/resetobywatelski. Slash to jest taka kreska. Można też nas oglądać na Twitterze, na Facebooku. Zachęcam do lajków, do subskrypcji, do obserwowania nas i przede wszystkim to do podawania w świat informacji, że takie coś jak Reset Obywatelski istnieje i szeroka gama tutaj różnych tematów i różnych gości się pojawia. Dzisiaj w programie też będzie ciekawie, bardzo ciekawie, bo tematem są skandalistki reformatorki. Dlaczego taki temat? No, wydaje mi się, że to jest w ogóle czas kobiet. Ze względu na to, co się stało w październiku w Polsce, a potem w styczniu, ze względu na protesty strajku kobiet. I jako, że ten temat był już wielokrotnie szeroko omawiany, ja sam zrobiłem na ten temat film pod tytułem Polki żądają prawa do aborcji. Można go oglądać na Arte. Taki półgodzinny, krótki film szybko zrealizowałem. No ale mimo to uważam, że temat nie jest do końca jeszcze wyczerpany i warto się zastanowić nad tym, skąd biorą się źródła. Czy kobiety się zbuntowały w październiku zeszłego roku, czy też jest to długoletnia, może wielowiekowa tradycja. I myślę, że tak jest. Dlatego zaprosiłem dzisiaj osoby, które pomogą mi, bo ja przecież nie znam tych wszystkich historycznych szczegółów i nie wszystko zdołałem przeczytać, chociaż tam tu i tam zajrzałem. Także chciałem teraz zaprosić osoby, które będą nam towarzyszyły i dzieliły się swoją wiedzą, żebyśmy się troszeczkę w tej sprawie douczyli. Pierwszą osobą jest dr Iza Desperak, socjolożka z Uniwersytetu Łódzkiego. Zapraszam. Witam serdecznie. Iza Desperak jest znawczynią tematu emancypantek, surfażystek, sprzeciwu wobec podwójnych standardów zachowań seksualnych. Tutaj będą ciekawostki i wielu innych bardzo intrygujących spraw. Drugą osobą będzie, no kolejność jest taka trochę historyczna, w sensie takim, że nasi goście czy gościnie będą mówili o różnych epokach czy osobach, które w danych epokach działały. Więc będzie to dr Tomasz Wysobłocki, romanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór. Pracuje w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoich badaniach zajmuje się wzajemnymi wpływami literatury, polityki, filozofii i idei społecznych we Francji wieku XVIII. Szczególnie zaś go intryguje rewolucja francuska i historia kobiet w czasie tej rewolucji. No i następny gość to jest dr Jan Ratuszniak, historyk, autor monografii Aleksandry Kołłątaj. Dobry wieczór.
Bardzo ciekawa jest ta książka. Ja ją zdążyłem przeczytać już jakiś czas temu i od razu mówię wszystkim tym, którym się by to myliło, że to nie jest monografia Hugona Kołłątaja, tylko Aleksandry Kołłątaj. A bliżej o tym i więcej powie nam Jan Ratuszniak trochę później. I wreszcie chciałem zaprosić doktor habilitowaną Agatę Zawiszewską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie. Literaturoznawczynię, jak to się ładnie mówi, z Uniwersytetu Szczecińskiego, która wie bardzo wiele o Irenie Krzywickiej i napisała kilka książek na ten temat, opracowała kilka tekstów Ireny Krzywickiej, no jest alfą i omegą w tym zakresie. I teraz tak, może zaczniemy od tego, że zastanowimy się, kiedy to się właściwie zaczęło. No bo zaczęło się dawno, dawno temu. Może nie sięgajmy aż do starożytności, bo wtedy nie bardzo wiadomo, co się tutaj na polskich ziemiach działo. I możemy wtedy tylko sobie bajki opowiadać o smoku wawelskim. Natomiast gdzieś tam w XVII wieku są już pierwsze świadectwa, że kobiety próbowały coś ciekawego robić. Były to artykuły panieńskie, a dokładnie artykuły panieńskie na Sejm Walny 1637 roku. I bym poprosił tutaj chyba Izę. Aha, jeszcze zanim Iza powie, przepraszam, że tak tutaj cię zatrzymałem, to chcę powiedzieć, że wszyscy nasi goście, a także słuchacze, którzy też są w jakiś sposób gośćmi, mogą się do nas odzywać, pisać, a goście i gościnie obecni w naszym wirtualnym studio podnoszą rękę i chcą komentować, to właśnie dają taki znak. Przepraszam jeszcze raz. Izo, prosimy cię o ten XVII wiek. Od razu zastrzegam, że nie jestem historyczką i interesuje mnie bardziej rozwój idei niż kontekst historyczny. Tę historię wykopała z niepamięci Dionizja Wawrzykowska-Wierciechowa i przytoczyła ją w książce, która przedstawia w ogóle taką bardzo mało znaną historię obywatelskości kobiet. Książka jest zatytułowana Od przodki do astronautki, wydana została w latach 60. Być może jest pełna troszeczkę takiego hura optymizmu. Ona rzeczywiście stara się pokazać samodzielność kobiet od zarania. Natomiast jeżeli chodzi o te artykuły panieńskie, to jest opowieść o tym, że kobiety pozbawione formalnych praw obywatelskich jednak były obecne w sferze publicznej na bardzo różne sposoby. Jednym z tych sposobów jest właśnie napisanie tego rodzaju petycji, którą przedstawiły, w której domagały się wolności w podejmowaniu decyzji, wydawałoby się prywatnej, w podejmowaniu decyzji o wyborze przyszłego współmałżonka. Czyli dlatego to są artykuły panieńskie, bo panny domagają się tego, że wychodząc za mąż, to one mają decydować. Za kogo? No to rzeczywiście bezczelność wyjątkowa, że te panie tak sobie pozwalały wtedy, prawda? Może dzisiaj to mniej tak szokuje, ale sądzę, że wtedy to było, no, że tak powiem, podobne do działalności Marty Lempart i Klementyny Suchanow. Jak zgaduję, reakcje biskupów, notabli, którzy na tym Sejmie się spotykali, radzili o ważnych sprawach państwa, a tu jakieś niewiasty chciały, czego one właściwie chciały tak naprawdę, żeby co, swobodnie sobie wybierać tych mężów? No, bywało różnie. Były naciski rodzin, nie było jakichś prawnych obwarowań w tym zakresie, natomiast to nie jest tak, że one wyskoczyły jak z kapelusza i zrobiły coś niebywałego na owe czasy, bo kobiety były obecne na scenie publicznej, popierały dane ruchy polityczne, popierały partie, dawały sygnał, dawały wyraz swojego zaangażowania politycznego. Na przykład w Sejmie znajdowały się na galerii i wywieszały girlandy w odpowiednich kolorach. Też bardzo ważne. No dzisiaj to zdaje się, by były aresztowane przez Straż Marszałkowską. A wtedy nie.
Bardzo ważnym elementem ich demonstracji było przygotowywanie przypinek, które symbolizowały właśnie różne partie. Natomiast znamy to doskonale. W momencie, kiedy Polska znalazła się pod zaborami, Polki ogłosiły inne, znowu nie mające praw politycznych, w kraju, który nie istniał, ogłosiły polityczny strajk i ubrały się na czarno. Ale żeby tak szczuplej wyglądać? Nie, no po prostu kobiety ubierały się na czarno jako sygnał żałoby po utracie ojczyzny. Oprócz tego nosiły żałobną biżuterię. Były gdzieniegdzie przez władze carskie na przykład za to ścigane. Za to, że się ubrały nie tak. No to dzisiaj no, albo to za tą zdarza. Biżuterię. Jak się założy taką koszulkę z jakimś napisem, który komuś się nie podoba, to też można mieć kłopoty. Także niewiele się zmieniło chyba, prawda? Gdzieś no one miały czarne suknie, miały pierścionek z czaszką symbolizującą śmierć, no albo właśnie miały kokardy w odpowiednich kolorach. No to ja widzę, że pojawiłem Ela Podleśna i parę innych osób. O, widzę, że tutaj Agata chciała skomentować. No to Agata, słucham. Myślę, że ta odzież żałobna i żałobna biżuteria to był po prostu język mody, tak, czy język ubioru jako jedyny dostępny kobietom. Bo skoro nie miały praw politycznych, nie miały też w zasadzie, poza oczywiście kilkoma wyjątkami osób, kobiet lepiej sytuowanych, należących do arystokracji, które zawsze miały większe prawa polityczne, gospodarcze, jakby społeczne, swobodę rozporządzania swoim majątkiem, większą niż pozostałe kobiety, no ale te pozostałe kobiety, które w zasadzie nie mogły dysponować ani swoją osobą, ani nie mogły dysponować swoimi dziećmi, nie mogły decydować o wychowaniu, ani o swoich pieniądzach, które wnosiły w małżeństwo i tak dalej, no to po prostu korzystały z tych języków, które były dostępne, a dostępny był język mody. To raczej by pokazywało, czy to pokazuje, że po prostu kobiety zawsze znajdą symboliczny sposób wypowiedzi i odzież jest jednym z nich. Także to... No tak, czyli to nie jest wynalazek ostatnich czasów. Nie. I moda nie jest tylko jakimś takim niezbyt mądrym sposobem sprzedawania większej ilości ciuchów, tylko jest pewnego rodzaju wyrazem ideologii, może być, prawda? I że to jest interesujące, że w tej modzie możemy dostrzec znaczenia, możemy dostrzec jakiś sens i ten sens, no powiedziałbym, nawet taki trochę patriotyczny, że gdzieś tam te kobiety, dzisiejszego języka używając, można nazwać wyklętymi, prawda? Że gdzieś tam coś w tej sprawie już wtedy dźwięczało. Popatrzcie Państwo, jak to było ciekawie. No dobrze, ale ja myślę, że tak. Ja bym teraz spróbował wykorzystać jednego z naszych gości, żeby nam powiedział, jak to było nie tylko w Polsce, ale jak to było we Francji, bo tam dosyć frywolnie postępowano i różne ciekawe rzeczy się działy i zarówno przed rewolucją francuską było ciekawie, a w czasie rewolucji to już zupełnie się zrobiło tak zabawowo, ale czasem się to kończyło źle. I wiem, że była jedna z postaci, a pewnie ich więcej tutaj poznamy, która no, bardzo się zaznaczyła jako taka feministka tamtych czasów. I się tak troszkę, wiem, że nie lubiła z Robespierrem i była taką właśnie no i praktyczką, że tak powiem, działań takich emancypacyjnych i też takie różne teksty pisała. No to jestem ciekaw, co nam Tomasz na ten temat powie, bo zdaje się wszystko na temat tej osoby wie. No może nie wszystko, ale rzeczywiście trochę wiem. Dziękuję za zaproszenie i chciałem powiedzieć, że dziękuję też za wypowiedź pani doktor Desperak, bo zwróciła moją uwagę, że w Polsce w XVII wieku już w zasadzie te kobiety w polityce mogły uczestniczyć mniej lub bardziej aktywnie, nawet poprzez obecność na obradach Sejmu, prawda? We Francji Sejmów nie było i ta demokracja, jeśli to możemy ciągle nazywać demokracją, w jakimś tam stopniu była zdecydowanie ograniczona i w zasadzie kobiety pozostawały przez bardzo długi czas, pomimo tego, że no de facto one uczestniczyły w życiu publicznym dworu,
W XVII, to się, w XVI wieku to się zaczyna, w czasach renesansu, przez XVII wiek się rozwija te salony literackie słynne, prowadzone przez kobiety, które w pewnym sensie tak w taki sprytny sposób wykorzystują przestrzeń domową, żeby prowadzić działalność publiczną, bo one teoretycznie są w domu, ale prawda, do swojego salonu zapraszają gości z zewnątrz i tym samym włączają się w debatę publiczną i w taki sposób przez ten XVII wiek można by powiedzieć, ta walka feministyczna, jeśli tak mogę użyć tego wyrażenia, gdzieś tam zaczyna się toczyć. I kiedy rzeczywiście w XVIII wieku te salony literackie cały czas funkcjonują, prowadzone przez kobiety, kiedy w tym XVIII wieku wybucha rewolucja francuska, to można by powiedzieć, że w pewnym sensie jakieś tam środowiska kobiece są trochę zorganizowane. One często ze sobą konkurują, te kobiety, te salonierki, te salony stoją do siebie w pewnej czasem opozycji, czasem bardzo dużej, ale są jakieś ośrodki, są postaci, które mogą włączyć się w tę dyskusję publiczną czy polityczną, która wtedy w czasie tej rewolucji wybucha, a Konrad chciał pewnie, żebym powiedział Państwu coś o Olympie de Gouges, czy o Lampe de Gouges tak. W języku francuskim właśnie, ale chciałem, pozwoliłem sobie na taki krótki wstęp, bo rzeczywiście jest to osoba niesłychanie odważna w XVIII wieku. Ona, kiedy widzi, że rewolucja francuska przynosi Francuzom, i tu z naciskiem na formę męską, wolność, równość i braterstwo, jednocześnie dostrzega, że francuskom ta sama rewolucja tych wspaniałych darów, że tak powiem, wcale nie przyniosła. I kiedy mężczyźni zostają politykami, zajmują różne stanowiska w administracji, prawda, coraz bardziej demokratyzującej się państwowej, to te kobiety wręcz, można powiedzieć, jeszcze bardziej są zamknięte w domu niż przed nastaniem rewolucji, bo tam prowadziły swoje salony literackie, a kiedy ta rewolucja właśnie się rozwija, to kolejni politycy mówią, że w zasadzie kobiety niech siedzą jeszcze bardziej cicho niż siedziały, bo polityka i jakby republika nie jest miejscem realizacji kobiecych ambicji. Tu chodzi o męską energię, o męskie bycie żołnierzem, o męską walkę i tak dalej. I ta Olympia de Gouges w tych okolicznościach w zasadzie zdegustowana sposobem czy tą drogą, którą obiera rewolucja i rewolucjoniści, publikuje w roku 1791, rozeźlona w zasadzie, bo to w zasadzie w momencie, kiedy zostaje ogłoszona konstytucja, pierwsza konstytucja Francji, kiedy ją przeczytała, zdenerwowała się tak, że po prostu poleciała do drugiego pokoju, usiadła do biurka, napisała swoją deklarację praw kobiety i obywatelki, w której pierwsze zdanie, w którym w pierwszym zdaniu już podkreśliła, że kobiety rodzą się wolne i równe w prawach mężczyznom i że żadne różnice nie mogą mieć wpływu na jakby ich, takie różnice właśnie naturalne nie mogą mieć wpływu na ich funkcjonowanie w społeczeństwie, bo to są zupełnie dwa różne porządki i nie powinniśmy ich mieszać. Także zdaje się, ja tu się wtrącę, jeśli dobrze pamiętam z tego, co zdążyłem przeczytać, to postawiła taką tezę, że jeśli kobieta może, zdaje się, być oskarżona, być poddana procesowi, stracona, to zresztą stało się, zdaje się, jej udziałem, no to dlaczego ona nie ma prawa głosu, tak? Jeśli wszystkie inne te takie prawne czynności mogą być wykonywane, jest traktowana tutaj jako osoba, tak, to dlaczego jej się... O, widzę, że Jan Ratuszniak chce coś dodać, to Janie, to na chwilę poprosimy Tomasza o poczekanie i słuchamy cię, Janie. Znaczy, jeżeli chodzi o Francję, to pamiętajmy, że sytuacja kobiet była wyjątkowo tragiczna i w okresie przedrewolucyjnym i porewolucyjnym. Z znanych mi źródeł i materiału, no wynika widać, że na przykład rodziny arystokratyczne blokowały dostęp kobiet do jakiejkolwiek edukacji, poza naprawdę bardzo, bardzo podstawową. I później to, o czym mówił Tomasz, czyli również przepisy prawne były bardzo krzywdzące, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie dziedziczenia. Kobiety były w dużym stopniu wyłączone z tego systemu.
jak również na późniejszym okresie same akty prawne, które dla nas są rewolucyjne, na przykład kodeks Napoleona, prowadził do tragicznych skutków. Kobiety były całkowicie ubezwłasnowolnione, nie mogły występować w sądzie bez opieki mężczyzn. I tutaj tragedią, paradoksalnie tragedią, gdyby zwycięstwa wielu zwycięstw Napoleona i przejęcie władzy na dużą część Europy było wprowadzenie tych negatywnych rozwiązań na znacznych obszarach Europy, bo mówimy tutaj w sumie o takich krajach jak od Hiszpanii właściwie aż do Królestwa Polskiego. Paradoksalnie kobiety w krajach, które były mniej dotknięte skutkami rewolucji francuskiej w kontekście prawnym czy ustrojowym, jak na przykład Anglia czy Rosja, były dużo bardziej korzystnymi miejscami do życia dla kobiet ze względu właśnie na możliwość chociażby funkcjonowania jednak jako podmiot prawa, czy podmiot prawny, jak również możliwość dziedziczenia. Tego w systemie francuskim nie było. I stąd też ja bym tutaj zwrócił uwagę, która chyba tak do końca jeszcze nie wybrzmiała w naszej dyskusji, jeżeli chodzi o takie życie rodzinne czy małżeństwa. W tamtym czasie dla ówczesnych ludzi w ich mentalności małżeństwo było rodzajem kontraktu, kontraktu też ekonomicznym, prestiżowym. I patrząc na sytuację kobiet w tych wcześniejszych wiekach, jako XVII czy jeszcze XVI, także XIX, tutaj taką główną perspektywą, jeżeli chodzi o życie elit, właśnie małżeństwo jest kontraktem i jest jak gdyby taką czynnością właściwie ekonomiczną. To szczególnie inaczej wygląda w przypadku warstw niższych, nie? To wejdę ci słowo, bo mi się to kojarzy oczywiście, ja mam taki podły charakter z naszymi niektórymi politykami, którzy mają małżonki, te małżonki są posiadaczami dużej części ich majątku, czasem w ogóle przepisują mnóstwo na nie i ja mam takie wrażenie trochę, że ten układ jest taki jakby biznesowy, bardziej biznesowy niż taki powiedziałbym romantyczny. No ale to taki mój złośliwy wstręt i wróćmy do... O, Agata, słuchamy cię. Ja bym tutaj chciała jeszcze dodać do tej Olimpii jakby taką uwagę o tym, co się w ostatnich czasach w humanistyce pisze o gniewie. O gniewie jako takiej sile, o takim motorze zmian społecznych. Ale ten gniew, czyli taka bardzo głęboka, intymna emocja, która też ulega jakby różnym społecznym symbolizacjom, wtedy, kiedy ona jakby jest przełożona na instytucje, na zbiorowe działanie, takie na przykład właśnie jak gniew ludu w czasie rewolucji, to coś ten gniew osiąga. Natomiast kiedy ten gniew jest wyrazem jednostkowego dyskomfortu i nie przeradza się w żadną instytucjonalną siłę, to po prostu rozłazi się to wszystko po kościach. I to byłaby też jakaś taka glosa do tych uwag o tych różnych kobietach, które się angażowały od starożytności, a zwłaszcza już od nowoczesności, czyli od XVIII wieku w ruchy polityczne, które domagały się dla kobiet praw w różnych dziedzinach życia, ale nie wychodziło to, po prostu ich gniew nie przeradzał się w jakąś instytucjonalną formę, ani nie była to rewolucja, która obiecuje zbawienie na ziemi, ani nie była to religia, która odsyła to zbawienie, czy tę sprawiedliwość społeczną do jakby za światy. Więc myślę, że ta Olimpia, która jednak jakby źle skończyła, prawda, jakby no po prostu jakby tragicznie zakończyła życie, no pokazuje, tak, czy jest taką jakąś ikoną, jakby ikoną kobiecego gniewu, który nie przerodził się w zmianę społeczną. Myślę, że to jest postać taka no niezwykle jakby dająca do myślenia i w pozytywnym, i w negatywnym znaczeniu. Że jakby myślę sobie, że to, co teraz się dzieje, że jeśli kobiety swojego gniewu nie zinstytucjonalizują, a w zasadzie nie chcą tego robić, chcą być ruchem społecznym, tak? Chcą być no, takim ruchem jakby właśnie siostrzeńskim, równość i siostrzeństwo, tak? Jakby wolność, równość i siostrzeństwo, a nie partia polityczna, a nie jakieś po prostu no, twory bardziej instytucjonalne, no to jakby historia pokazuje, że taki gniew po prostu nie przyniesie zmian. No chyba, że będzie zmianą także językową, co też się działo w okresie rewolucji. Także to
dziękuję, to chciałam dodać. Jasne. Agato, ja widzę, że będę musiał namówić Marcina Celińskiego, żeby ciebie kiedyś zaprosił, bo ty masz temperament polityczny najwyraźniej, nie tylko literaturoznawczy, i pewnie będziesz dobrym partnerem, czy właściwie partnerką do rozmowy o tym, co dzisiaj robić, żeby nasza polityka lepiej wyglądała. Ale ja też może tutaj dodam coś, co mi przyszło do głowy, co sobie zresztą wcześniej znalazłem przypadkowo. Mianowicie zobaczyłem na Facebooku, Arek Szczurek to zamieścił, a ja z miejsca złapałem, mianowicie pierwsza taka Polka, która zapłaciła, i to zapłaciła jeszcze bardziej chyba niż ta francuska, bo zapłaciła straszliwą cenę, została spalona. Mianowicie w 1539 roku Katarzyna Wajglowa, mieszczka krakowska, ateistka, która... Właściwie ona nie była ateistką sensu stricto, ona tylko była wyznawczynią trochę innej religii czy innego odłamu chrześcijaństwa, bo ona nie chciała uznać, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli gdzieś tam no, należała do takiej jakiejś religii judaizującej, prawda? Gdzie wiadomo, że ten Mesjasz ma dopiero się pojawić, tak? Ten niuans, który nam się wydaje dzisiaj jakiś błahy i taki jakby niespecjalnie znaczący, no chyba, że jesteśmy strasznie dogmatyczni, doprowadził ją do więzienia. Przez 10 lat miejscowy biskup ją więził, mianowicie biskup krakowski Piotr Gamrat. No nie sądzę, żeby wtedy więzienie było miejscem przyjemnym, bo jak oglądamy te różne lochy, to one raczej są no jeszcze gorsze niż te dzisiejsze nasze zakłady karne. I po tych 10 latach, będąc już osobą rzeczywiście na owe czasy bardzo wiekową, bo miała 79 lat i nie chcąc się wyprzeć tej swojej wiary, czyli była to bardzo uparta dama, została spalona na małym rynku w Krakowie. No wyobrażacie sobie Państwo, ten kraj bez stosów, niby taki tolerancyjny, i ten biskup Gamrat, no taki powiedziałbym na dzisiejsze kategorie fundamentalista pewnie, tak? Dzisiejszy ordynariusz krakowski też zdaje się, no jest powiedziałbym bliski tym poglądom, no ale palić już nikogo nie może, a wtedy bardzo proszę, tak? I biedna Katarzyna Wajglowa, jako pierwsza taka znana Polka, może jakiś historyk mnie kiedyś poprawi, ale na razie to utrzymujemy, że to tak było, spłonęła właśnie za swoje poglądy. Także Polacy na wielu frontach wyprzedzają, że tak powiem, inne narody. O, widzę, że Tomasz chce dalej kontynuować. Tomaszu, słuchamy cię. Znaczy, w sumie to chciałem tak trochę odpowiedzieć z jednej strony profesor Zawiszewskiej, bo rzeczywiście historia kobiet w czasie rewolucji francuskiej to jest trochę historia straconych szans i trochę historia indywidualności, bo Olimpia de Gouges nie jest jedyną znaną postacią powszechnie, naprawdę. Historia rewolucji obfituje nawet, można by było powiedzieć, w znane kobiety. Mamy Olimpię de Gouges, mamy Charlotte Corday, która zabiła Marata, prawda? Ale właśnie. Uwieczniona na obrazach, w sztukach teatralnych i tak dalej. Mamy słynną Terouin de Méricourt, która ubierała się jak mężczyzna, chodziła z pistoletami po Paryżu. Plotkuje się, że właśnie dowodziła w pewnym sensie buntem kobiet i to ona tam, chociaż to tylko raczej plotka, ale pokazująca jakby też to, że no ona gdzieś tam funkcjonuje w tym takim imaginarium kobiecym w czasach rewolucji. Buntem kobiet, które zdenerwowane, prawda, brakiem jedzenia w Paryżu poszły na Wersal pewnego pięknego dnia październikowego 89 roku i sprowadziły rodzinę królewską do Paryża, która angażowała się politycznie, która przez to swoje zaangażowanie została w końcu przez inne, bardziej jeszcze radykalne kobiety i mężczyzn na placu publicznym wychłostana, która rzekomo później przez te chłosty i przez to upokorzenie publiczne zwariowała i skończyła w domu dla obłąkanych, chociaż historycy dzisiaj mówią, że tak naprawdę brat chciał przejąć cały jej majątek i po prostu nie dopuścił do tego, żeby ona stamtąd wyszła. I tych postaci kobiecych takich tragicznych jest wiele. I rzeczywiście one... Każda działała osobno, chociaż często działały, sympatyzowały z tą samą partią polityczną, żyrondystami, to jednak każda na swój własny rachunek. To z jednej strony taki mój komentarz, a z drugiej strony do
doktora Ratuszniaka, chciałem powiedzieć, że w XIX wieku bracia Goncourtowie, patrząc wstecz na XVIII wiek, napisali w takiej ogromnej, w zasadzie książce, no, monografii poświęconej kobietom, że nigdzie i nigdy kobiety nie miały tak dobrze jak we Francji w XVIII wieku. To brzmi oczywiście paradoksalnie dla nas dzisiaj, ale z punktu widzenia jakby społecznego, te kobiety naprawdę mogły się realizować. Istniały te salony literackie, metresy królewskie, prawda, istniała taka instytucja, kobiety w zasadzie powszechnie posiadały kochanków, nie było to żadną tajemnicą dla małżonek, tak jak małżonek miał wiele kochanek, tak żony z bogatych rodzin szlacheckich miały wielu kochanków i w zasadzie nikogo to specjalnie nie raziło, bo właśnie tak jak pan powiedział, małżeństwo było tylko takim kontraktem finansowym i w zasadzie tu nie chodziło o żadną miłość, o żadne uczucie. To uczucie trzeba było realizować poza małżeństwem i w XVIII wieku w wyższych warstwach społecznych to nikogo nie dziwi. W zasadzie moraliści, różni filozofowie utyskują w tych swoich pismach, że co się dzieje z tym małżeństwem we Francji, wszyscy mają kochanków i kochanki. Jan Jakub Rousseau pierwszy tutaj, krytyk tej instytucji małżeństwa i tego takiego rozpasania moralnego. No widzę, profesor Zawiszewski że się zgłasza, więc nie będę... Agato. Tak, jakby to zostało właśnie powiedziane. Ja myślę sobie, że warto tutaj po prostu włączyć element klasowy, to znaczy, żebyśmy nie ulegli takiemu złudzeniu, że to, o czym mówimy, w ogóle dotyczy wszystkich kobiet, tylko cały czas mówimy o elicie jednak. To jest bardzo wąska, mimo wszystko grupa, jakby grupa społeczeństwa i tak jak szlachta, ta, która miała jakieś decydujący jakby wpływ na politykę, także pod zaborami, jakby w sensie takim gospodarczym, to cały czas mówimy o 10% społeczeństwa. I nie wiem, jaki jest ten procent we Francji, ale to pewnie no, jakby jest mniej więcej tyle. Natomiast oczywiście niższe warstwy społeczne żyły zupełnie inaczej, znaczy bardziej w cudzysłowie tradycyjnie. No po prostu nie dotyczą ich te konflikty gospodarcze, społeczne, po prostu tam w ogóle kobiety miały przechlapane. Więc jeśli w XVIII wieku czy w XIX komuś się żyje dobrze, to musimy pamiętać, że to są kobiety z elity. Także i myślę sobie, że to samo dzisiaj jest, prawda? Kiedy my mówimy o strajku kobiet, kiedy mówimy o kobietach liberalnych, czy o myśleniu postępowym, no to w zasadzie badania socjologiczne, tutaj bardziej Iza Desperak po prostu by mnie poprawiła, pokazuje, że naprawdę jesteśmy podzieleni, jakby, że Polska jest podzielona. Po prostu obie strony ulegają pewnemu złudzeniu, że reprezentują całość. A tak nie jest. Ja dziękuję ci za to bardzo. Chcę uzupełnić szybko. Tomek tutaj mi napisał, że ta warstwa górna we Francji to były tylko 2%, tak? Dobrze zrozumiałem, Tomku? Czyli wiadomo, dlaczego się zrobiło tak rewolucyjnie, no bo po prostu szlak trafił 98% ludzi. No bo widzieli, że tamci mają tego swojego Tindera tamtych czasów i żyją dobrze, tak? A tutaj jakoś im idzie słabo i ta arystokracja i szlachta im wszystko zabiera i w dodatku tak niewielka garstka. Co zresztą jest, zdaje się, udziałem naszej dzisiejszej cywilizacji, że coraz mniejsza grupa ma coraz więcej, więc zmierzamy chyba ku horribile dictu rewolucji. Ale czy ja źle widziałem, bo tam dosyć ciemno jest u Janka. Czy Jan, chciałeś coś dodać, tak? Czy mi się wydawało? Tak, chciałem tylko tak dodać, że ten aspekt klasowy był widoczny jeszcze w XVIII wieku, żeby Katarzyna Wielka, która sama przejęła władzę w Rosji na drodze zamachu stanu, co więcej, sama dowodziła w męskim mundurze oddziałami podczas zamachu stanu, jak również uczyniła pierwszą, czy swoją koleżankę księżną, księżnę Daszkową, pierwszą rosyjską prezeską Rosyjskiej Akademii Nauk, no była bardzo negatywnie nastawiona do rewolucji francuskiej, w tym również francuskiej wizji emancypacji kobiet, czy te, które wtedy się pojawiały, więc już ówcześni byli, bym powiedział, tak podzieleni, bronili swoich przywilejów klasowych, w tym również kobiety.
Ja widziałem, że Iza chciała w tej sprawie dodać coś na temat, że tak powiem, doboru w małżeństwach, że tak naprawdę to jest wynalazek stosunkowo wczesny, sprzed 100 lat bodajże, tak, że wcześniej tego w ogóle nie było, że to jest w ogóle jakiś taki wymysł tych czasów gdzieś tam po I wojnie światowej, tak, kiedy w ogóle wszystko się zmieniło. Czy dobrze zrozumiałem twoją uwagę? Może nie po I wojnie światowej, wojna miała ogromne znaczenie, takie przeorujące, tylko jeszcze chciałam odnieść się do Agaty. Ja jako socjolożka się nie zgadzam z tą powszechnie powtarzaną tezą o podziale społeczeństwa na dwa plemiona czy dwie frakcje i koncepcją wojny kulturowej, aczkolwiek no, nie ma tutaj żadnych twardych danych i to jest kwestia do dyskusji, ale chyba nie tej dyskusji. Natomiast jeżeli mówimy właśnie o, zaczynamy od tych panien, które chciały same wybierać mężów, to się spełniło dopiero w XX wieku. I tutaj akurat nie ma różnic klasowych, to znaczy być może robotnice mogły wybierać same, bo one rzeczywiście uwalniały się, jeżeli to były robotnice migrujące ze wsi, to one się uwalniały od władzy ojców i władzy opinii publicznej wiejskiej i były bardzo, bardzo niezależne. Natomiast mamy bardzo dużo relacji chłopek, o ile chłopki pisały, to było bardzo rzadkie na początku XX wieku. Jest wstrząsający pamiętnik Marcjanny Fornalskiej, matki Małgorzaty Fornalskiej, która opisuje, ona się urodziła tuż przed końcem XIX wieku, o ile pamiętam, która opisuje, że po prostu dowiedziała się od rodziców, że ma wziąć ślub, poszła do kościoła, wzięła ślub i do końca nawet nie wiedziała, co to znaczy. Tak? Natomiast ten postulat, aby kobiety same decydowały o swoim życiu, o swojej przyszłości, bo jednak małżeństwo traktowano jako na zawsze, nie uwzględniano jeszcze, że a to się rozwiedziesz, jak ci coś nie wyjdzie, to jest efekt działań sufrażystek, feministek, aktywistek, anarchistek, kobiet w ruchu lewicowym, które dawały przykład swoim własnym życiem, które równo domagały się głośno równego prawa do miłości jak mężczyźni. Chciały zerwać z podwójnym standardem, uważały, że równość to jest nie tylko prawo głosu, to jest nie tylko prawo studiowania na uniwersytecie, ale jest to również prawo do wybierania partnera i życia z nim na swoich zasadach. No tak, to widzę, że dotknęłaś tutaj już tej nuty takiej, która wydaje mi się ciekawa, że gdzieś tam te emancypacyjne idee łączyły się z pewnego rodzaju emancypacją taką, powiedziałbym, alkowianą. Ale widzę, że Tomasz chciał jeszcze coś uzupełnić, to ja bym chciał, żebyś, zabierając głos, jakby domknął troszkę historię Olimpii, ponieważ ona miała bardzo ciekawe poglądy w tym zakresie, ale także praktykowała to, tak? Jakbyś mógł nam o tym opowiedzieć. Właśnie chciałem tak trochę rewolucyjnie i XVIII-wiecznie i francusko jednocześnie odnieść się do tego, co powiedziała dr Desperak, bo rewolucja francuska jest w pewnym sensie takim laboratorium europejskim w każdym razie rozwodu, bo on zostaje wtedy wprowadzony w 1792 roku i to jest prawo niesłychanie liberalne, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, które w zasadzie... No teraz podobno jest kwestionowany w Polsce, więc widzę, że tutaj takie koło historii się zaczyna kręcić. No, wracamy co najmniej tak, do XVIII wieku, w każdym razie w kontekście francuskim. I rzeczywiście Olympia de Gouges była absolutnie za tym właśnie rozwodem. Sama jakby przeżyła, szczęśliwie dla niej, właśnie została wydana bardzo wcześnie, bodajże jak miała 17 czy 18 lat, została wydana za mąż, za człowieka, którego w zasadzie nie kochała, którego naraiła jej rodzina,
która chciała czym prędzej ją wydać za mąż właśnie, żeby nie mieć kolejnej osoby, żeby już pozbyć się którejś osoby do wykarmienia i w domu. I na szczęście dla niej ten mąż... Ważne, kim ona była. Przepraszam, wejdę ci słowo. Nie wiem, czy myśmy to już wspomnieli. Nie, chyba nie, bo ona była nieślubną... Była bękartem, tak? Jeśli mogę tak powiedzieć, tutaj nikogo nie urażają. Wszystkie znaki na ziemi i na niebie wskazują, że była nieślubnym dzieckiem takiego lokalnego arystokraty z Montauban, ale Franka de Pompignana. Jej matka właśnie sama miała ten problem, że właśnie nie kochała swojego męża, wdała się w romans z arystokratą, z którym było jej bardzo dobrze i w zasadzie temu arystokracie też z tą matką było nieźle, no ale rodzina arystokraty oczywiście tutaj użyła wszelkich środków, żeby go odciągnąć od tej kobiety. No ale życia poczętego nie przerwali, przynajmniej to zrobili tak jakby zgodnie z dzisiejszą modą. Pewnie w XVIII wieku były już takie techniki, chociaż nie znam żadnych statystyk, więc trudno mi tutaj coś dorzucić, jakiś kamyczek do tego wątku, ale Olimpia de Gouges wyszła za mąż i na szczęście dla niej ten mąż po 2 latach umarł. I ona w zasadzie była uwolniona. Ona bardzo taktownie postąpiła. A ile on miał lat, pamiętasz może? Ona miała 20 lat, kiedy on umarł. On był mniej więcej w jej wieku, troszeczkę starszy. Chociaż źródła różnie tutaj podają, że ten mąż był młody, niektórzy historycy twierdzą, że miał jednak więcej trochę lat, ale w każdym razie zmarł i ona nigdy nie wyszła za mąż, pomimo tego, że dostała takie oferty. I to a nie pomogła mu troszkę, tam, żeby tak się... nie wiem, nie pisała o tym w żadnej autobiograficznej powieści, więc nie, taki wątek się nie pojawił, nawet żadna aluzja. Ale w każdym razie ona wolała być wdową, bo dzięki temu zyskiwała status społeczny. Ludzie jej dali spokój, nie była starą panną, nie było to źle widziane. Mogła po prostu być swobodna i sama rozporządzać swoim majątkiem, bo to jest właśnie tak, jak doktor Ratuszniak powiedział wcześniej, kobiety we Francji przez to średniowiecze, prawo salickie i to prawo do dziedziczenia i tak dalej, w zasadzie o ile nie były wdowami, to do tego czasu nie mogły w żaden sposób, praktycznie, no też uogólniam oczywiście, bo były wyjątki, ale nie mogły rozporządzać swoimi majątkami. W czasie rewolucji jedna z takich autorek, emancypantek powiedzmy, pisała właśnie do legislatywy takie pismo, w którym napisała: dopóki mąż dycha, kobieta jest niczym i traktuje ten mąż ją, a traktuje jak swojego psa i nikogo to nie dziwi. I po prostu... To taki głos dzisiejszych feministek troszeczkę. Tak, to brzmi tak, jakby przetłumaczyć na dzisiejszy język. Zdecydowanie te pisma, chociaż no to są takie no pojedyncze naprawdę komety w tej rewolucji, ale one są naprawdę dosadne. Tak jak pani profesor Zawiszewska powiedziała, no można sobie wyobrażać, co by się stało, gdyby one połączyły siły w jakiś sposób, bo myślę, że po prostu ta historia inaczej by wyglądała, na pewno jakby się bardziej postawiły Napoleonowi trochę, o czym też mówił doktor Ratuszniak, bo ten Napoleon potem wkroczył, w zasadzie wywalił całe ustawodawstwo rewolucyjne, zaproponował swój kodeks cywilny, w którym w zasadzie mężczyznom pozwalał się rozwodzić, ale kobietom w zasadzie uniemożliwiał rozwód, to znaczy umożliwiał go, ale pod warunkiem, że mąż będzie żył z kochanką w rodzinnym domu razem z żoną przez ileś lat jakby z rzędu, więc w praktyce było niemożliwe, więc to... No. To nie wiem, czy powinieneś to powtarzać, bo dzisiejsze prądy są takie, że zdaje się mogą tutaj zmienić tam prawo, to nie daj Boże wprowadzą też ten przepis, no ale to już tak za późno tę uwagę poczyniłem. Dobrze, no jak skończyła nasza wspaniała, zanim skończyła, to jeszcze może powiedz, że napisała ten dramat i co w tym dramacie było, bo to było interesujące, że była jakby, no nie tylko się zajmowała tymi atrakcjami alkowianymi, ale także walczyła o prawa czarnych, tak, niewolników. No ona była emancypatką jakby w wielu odsłonach i walczyła o prawa kobiet i walczyła o prawa również właśnie takich nieślubnych dzieci, no, co znała z autopsji, i walczyła również o prawa czarnoskórych niewolników. Rewolucja też przecież, ona uwalnia kobiety, daje im rozwód w pewnym sensie, no, to jest taka powiedzmy proteza emancypacji jakiejś, prawda, bo zmieni jednego tyrana na innego, okej. Prawda? No to rewolucja proponuje kobietom w zasadzie.
Ale też właśnie rewolucja znosi we Francji, w koloniach francuskich, niewolnictwo i tutaj Olympia de Gouges pisze taką sztukę teatralną, która wzbudziła straszne kontrowersje, to jeszcze w czasie przed rewolucją było, w której właśnie postuluje to zniesienie niewolnictwa. Nie była pierwsza. W czasie rewolucji istniało całe Towarzystwo Przyjaciół Osób Czarnoskórych w Paryżu, dosyć prężnie działające, ale wpisuje się w to, jest to chlubna karta w jej historii. Co ciekawe, mogę tu tylko jeszcze dorzucić, że Olympia de Gouges i wiele rewolucyjnych działaczek to były w jakiś sposób związane z teatrem. Co jest w pewnym sensie symptomatyczne, bo kobiety w teatrze po prostu żyją, we Francji w każdym razie, były na marginesie społecznym. Aktor był na marginesie społecznym, nawet rewolucja w pierwszych miesiącach nie dała im praw obywatelskich aktorom. Kościół uważał, że aktorzy nie mają duszy, ponieważ mogą się wcielić w różne postaci, prawda? To trochę podobnie jak dzisiaj u nas, nie? To nie jest tak, że tak się traktuje Krystynę Jandę skądinąd. W pewnym sensie dostrzegam pewne paralele. No bo to środowisko aktorskie jest jednak bardziej wyemancypowane w stosunku, wydaje mi się, do jak obu. Ja czytam głosy krytyczne w stosunku do tego, co robi Janda i parę innych aktorek i aktorów, no to ja widzę wiele podobieństw. Dobrze, to ja widzę, że Agata chciała to skomentować, co tutaj powiedzieliśmy. Słuchamy cię, Agato. Chciałam tylko dodać, bo tak dokładnie ta biografia nie była mi znana, także bardzo dziękuję za takie po prostu spopularyzowanie, tak, czy przypomnienie tych ważnych elementów jej biografii, ale myślę, że jakby to jest kolejny element wiedzy, którą powinniśmy zbudować, biorąc przykład, czy zastanawiając się nad tymi biografiami rewolucyjnymi. To znaczy, że te kobiety, które są pozbawione praw wszelkich, jakby, a tutaj widzimy, że to jest wielokrotna stygmatyzacja, ale w zasadzie wielokrotne bycie na marginesie, tak jakby poza systemem rodzinnym, jako dziecko nieślubne, jakby poza społeczeństwem dodatkowo, jako aktorka, jakby poza społeczeństwem, jako osoba, która się angażuje w sprawy ciemnoskórych, czyli też wykluczonych. Także jeśli ktoś nie ma już nic do stracenia, prawda, kiedy jego żywot jest żywotem psa, którego można kopać, no to w zasadzie jakby voilà, jakby to zróbmy jakby rewolucję, tak? Czy zaangażujmy się, bo w zasadzie już nic gorszego nie może się wydarzyć, prawda? Skoro już przypuszczamy, że wszystkie inne gorsze rzeczy się wydarzyły. Więc tak, ktoś, kto jest uprzywilejowany, kto jest beneficjentem danego systemu, nie będzie zainteresowany w jego zmianie, ani w posunięciu się na tej ławce, która zawsze jest krótka, ani w podzieleniu się przywilejami, więc no więc cóż, jakby no nie dziwi mnie to, co powiedziała na początku Ida Desperak, że po prostu myśl emancypacyjną i równościową rozwijają przede wszystkim kobiety, bo one były jakby w wielowarstwowym niedoinwestowaniu takim społecznej reprezentacji. Tak, słuchajcie, to ja bym chciał jedną rzecz powiedzieć dla tych wszystkich, którzy nie mieli szczęścia chodzić do szkoły w PRL-u, gdzie nas bombardowano nieustannie rozmaitymi legendami na temat wielkiej działalności różnych, jakby to powiedzieć, działaczy i między innymi skądinąd chyba to była nawet naprawdę bohaterka, Małgorzata Fornalska, to nie wszyscy wiedzą, to była działaczka PPR-u, która zginęła w czasie okupacji, zdaje się rozstrzelana czy coś takiego, więc to nie jest nazwisko takie, powiedziałbym, przypadkowe. To rzeczywiście potem była osoba jakoś istotna, a z kolei nas piłowano propagandowo w PRL-u takimi postaciami, trochę jak dzisiaj pewnie słusznie się uczy młodzież, że żołnierze wyklęci to jest ta sól ziemi. No to taka moja jedna uwaga, a druga jest dla mnie to jest bardzo ciekawe i takie pouczające, że jak się cofamy i widzimy, jakie różne okropności były w przeszłości, do której z kolei wielu takich ideologów konserwatywnych tęskni, to wychodzi na to, że w tych naszych trudnych czasach to i tak jest trochę lepiej, bo przedtem to w ogóle było piekło, tak? Że po prostu ten los kobiety, jak tutaj ładnie Agata to sformułowała, to był taki los psa,
tak? I że to w ogóle było jeszcze gorzej niż dzisiaj, tak? Chociaż dzisiaj kobiety też uważają, że mają nie najlepiej, szczególnie w Polsce. Słuchajcie, to na chwilę sobie zróbmy może odpoczynek, zbierzmy siły do emancypacji, która się pojawiła w XIX wieku, o której nam zacznie pewnie mówić pięknie Iza Desperak i o tym, co tam się takiego działo, a potem będziemy szli dalej. Poprosimy naszego realizatora. Piotrze, może jakiś fajny kawałek muzyczny, żebyśmy chwilkę odetchnęli od tych poważnych problemów. Czarna droga, czarny wóz. Głodne oczy w sercu mróz, a nadzieja tuż, tuż, a nadzieja tuż. Siwe noce, siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli. Za co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych bzów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja ta. Siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli, la 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 li. Co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja. Biegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja. Dobry wieczór, witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz włączyli się do naszej rozmowy. Niech żałują, bo było ciekawie. Myślę, że pierwsza godzina była naprawdę fajna, a druga będzie, mam nadzieję, jeszcze ciekawsza. To jest program
Rozmowa na wspak, Reset Obywatelski, a nasi dzisiejsi eksperci i ekspertki to jest dr Iza Desperak z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Tomasz Wysobłocki z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Jan Ratuszniak też z Łodzi i dr habilitowana Agata Zafiszewska ze Szczecińskiego Uniwersytetu. Sami doktorzy i profesorowie, kurczę, ale ja też mam doktora, to się pochwalę tak na wszelki wypadek, żeby nie było, że ja tutaj jestem prosty magister, bo nie jestem. Dobrze, słuchajcie, to teraz tak. Ja myślę, że warto przytoczyć datę 1892, bo chciałbym, żebyśmy tak skoczyli już na drugą połowę XIX wieku, ponieważ to jest data o tyle ciekawa, że w tym roku Józef Piłsudski wraca z zesłania do Wilna i znowu zaczyna działalność rewolucyjną, drukuje ulotki, wznieca tam, że tak powiem, bunt wśród klasy robotniczej, bo wtedy był socjalistą. A tymczasem Zygmunt Freud otwiera praktykę w Wiedniu i zaczyna badać, dlaczego młode i nie tylko młode wiedenki mają takie różne problemy, powiedziałbym, łóżkowe, tak? I zaczyna tworzyć psychoanalizę. No, pokazuje to pewną różnicę cywilizacyjną pomiędzy Europą Zachodnią, gdzie jak było powstanie styczniowe w Polsce, to otwierano już metro w Londynie, a właśnie tymi naszymi tutaj krajami, gdzie trzeba było walczyć z caratem i nieustannie, że tak powiem, siadać na koń albo chwytać kosę albo tam jakieś inne narzędzie, żeby tutaj się bić o niepodległość. Ale pytanie jest takie i tutaj chciałbym, żeby Iza Desperak nam powiedziała, czy te rewolucjonistki i te emancypantki, to one takie były poświęcające się tylko dla ojczyzny i albo czytały Marksa, albo drukowały te ulotki, czy też czasem swawoliły? Zacznę od Piłsudskiego, on nie drukował sam tych ulotek. I kiedy na przykład został aresztowany w Łodzi za druk pisma, został aresztowany wraz z żoną i powinniśmy też o tym pamiętać. Akurat w ruchu lewicowym i socjalistycznym kobiety były partnerkami, przynajmniej domagały się równorzędnego partnerstwa, szukały, być może właśnie ruch lewicowy im to oferował. Jak również akurat w przypadku Polski, która była jeszcze pod zaborami i obowiązkiem była walka o niepodległość, kobiety były na równi z mężczyznami zaangażowane w tę walkę, nie było podziału na zajęcia męskie i kobiece. I to jest, no, z jednej strony jest ta twoja wizja, że jakoś zapóźnieni jesteśmy w stosunku do tego Freuda, bo on o libido, a my walczymy o Polskę. Ale z drugiej strony bardzo wiele wskazuje, że akurat w tym czasie kobiety dzięki temu, że po prostu pełniły te role, były dużo bardziej uobywatelnione niż kobiety w Europie Zachodniej. I polski odpowiednik ruchu feminizmu pierwszej fali, który jest opisywany głównie przez perspektywę zachodniocentryczną, to są emancypantki i sufrażystki, tak jak i na Zachodzie, to są jednocześnie bojowniczki o niepodległość i to bojowniczki i piórem i nie tylko, ale jednocześnie w tym ich aktywizmie obywatelskim i feministycznym jest bardzo ważny komponent odnoszący się do sfery życia prywatnego i nie chodzi o seks, alkowe, co kto z kim robi w łóżku, tylko chodzi o docenienie, zwrócenie uwagi na to, że sfera prywatna w takim samym stopniu jak sfera publiczna jest pełna nierówności i one się głośno domagały równości. I to jest bardzo na owe czasy nowatorskie, bo w obszarze myśli socjologicznej to praca wprowadzająca w praktykę postulatu feminizmu drugiej fali, że prywatne jest polityczne, to jest książka Antoniego Giddensa o intymności, czyli to jest końcówka lat 90, początek lat 2000, tak? Natomiast one to mówiły to wtedy i nie było to jak gdyby sprzeczne z ich innymi zadaniami, nie było to sprzeczne z walką o prawa obywatelskie, o prawa do edukacji, o prawa polityczne, o odzyskanie niepodległości. No, zostałem pouczony, z pokorą chylę głowę,
i mam nadzieję, że nam opowiecie teraz o tym, jakie były przejawy tej działalności, co konkretnie, które osoby nam zaproponowały, że możemy dzisiaj no, zastanawiać się nad tym, jakie to były wspaniałe postaci. Jedną z nich, zdaje się, była Aleksandra Kołłątaj. Co prawda ona nie była Polką, ale nie bądźmy tutaj nacjonalistami. I zdaje się, że to była jedna z tych dam, które właśnie i, jakby to powiedzieć, słowem i czynem walczyły o emancypację kobiet. Czy Janie, mógłbyś nam trochę opowiedzieć, bo ty długo i pracowicie zgłębiałeś tajniki życiorysu Aleksandry Kołłątaj. Chętnie. Aleksandra Kołłątaj chyba jest niestandardową postacią swojej epoki. Z jednej strony była ona pierwszą kobietą, która pełniła funkcję ministra, była komisarzem w Radzie na świecie, była komisarzem Rady Ludowej po rewolucji październikowej. Później przemała kolejną barierę, czyli została taka Beata Szydło tego czasu. No może by nawet tak powiedzieć. Beata Szydło też jest poniekąd specyficzna i wywołuje dużo kontrowersji. Kołłątaj też taka była. Jednocześnie Kołłątaj ma też bardzo ciekawy, poza przemywaniem tych baryk, sam bardzo ciekawy życiorys, będzie bardzo literacki, chociażby sama była owocem małżeństwa z miłości. Jej matka miała dzieci z poprzedniego związku, była w takim małżeństwie z rozsądku, wymuszonym przez jej ojca, a wyszła za generała o polskich korzeniach Michała Domontowicza. I była to miłość, nawet nie było to małżeństwo z miłości. Wychowywała się też w takiej rodzinie patchworkowej, ponieważ z rodzeństwem, w dużym stopniu z rodzeństwem z poprzedniego związku matki. Wychowywała się też w różnych kulturach. Jej matka miała fińskie korzenie, ojciec polskie. Jej pierwszy mąż był synem zesłańca, właśnie po nim miała nazwisko. Czyli polskie nazwisko jednak miała. To jest jakiś Kołłątaj. Całe tak. Szczęście, bo już się bałem, że zabrniemy tutaj w jakieś obce rejony, ale a jednak Polacy górą. Tak, ale Kołłątaj akurat nie poczuwała się do związków z Polską. A czy to była jakaś potomkini Hugona Kołłątaja? Nie, nie była. Natomiast rzeczywiście jej rodzina miała... No bo są księża, którzy mają potomków też. I potomków. No, wydaje mi się, że jest to może jakoś możliwe, natomiast na pewno właśnie ze strony ojca miała te polskie korzenie, również jej pierwszy mąż, też zresztą dosyć daleko z nią spokrewniony, miał polskie korzenie. Co ciekawe, jej wujek tłumaczył też z języka polskiego na rosyjski pana Tadeusza. To jest taka ciekawostka. Natomiast no to ratuje ona sama. W naszych oczach, zdecydowanie. Tak, zdecydowanie. Natomiast niestety Kołłątaj była obecnie bardziej znana z krajami skandynawskimi, nordyckimi. Jej matka miała szwedzko-fińskie korzenie. I Kołłątaj tutaj, co prawda, po latach próbowała w swoich pamięciach udowadniać, że jej dziadek był fińskim chłopem. W rzeczywistości wywodził się właśnie z lokalnej arystokracji. Finlandia wtedy była pod panowaniem rosyjskim. Ale nie przeczytając tego wątku, Kołłątaj właśnie zdecydowanie miała specyficzny ciąg, więc przełamywała te bariery, była aktywnie zaangażowana w działalność polityczną, właściwie na terenie całej Europy, ponieważ była działaczką zarówno rosyjskich ruchów rewolucyjnych, to znowu jakby jak również niemieckiego. W Parlamencie Europejskim, no tak. Popatrzcie, jakie podobieństwo. Działała również w SPD, to jest dosyć, też przebywała w Wielkiej Brytanii, zresztą znała wiele języków. No to inaczej. Ośmiu. To nie, to zdecydowanie. No i później brała udział, aktywny udział w rewolucji październikowej. Właściwie gdyby nie ona, jej działalność organizacyjna, która notowała pozycję Lenina przed jego powrotem w wagonie do Rosji, bolszewicy nie przejęliby władzy. Później, co ciekawe, po tej rewolucji październikowej działała bardzo aktywnie na rzecz praw kobiet. Była jedną z osób, które przeforsowały i dały radę przeforsować na przykład bardzo liberalne prawo rozwodowe w Rosji bolszewickiej, a później jeszcze wczesnym Związku Radzieckim. Zawdzięczamy jej również uchwalenie 8 marca Dniem Kobiet, to jeszcze z jej działalności przedrewolucyjnej.
No i też następnie była bardzo mocno skonfliktowana, kiedy zauważyła, że Związek Radziecki idzie, czy wczesna rasa bolszewicka, nie w takim kierunku, jak marzyła, rzuciła wyzwanie Leninowi, no ale przegrała. I później musiała zająć się działalnością dyplomatyczną. Przez lata była przedstawicielem dyplomatycznym Związku Radzieckiego w krajach skandynawskich, miała też epizod w Meksyku. Za jej działalność na rzecz zakończenia wojny fińsko-radzieckiej nawet została nominowana do pokojowej Nagrody Nobla, czego mało osób zdaje sobie sprawę. Natomiast miała też bardzo niestandardowe poglądy na temat życia rodzinnego, chociaż według mnie troszeczkę się to wyolbrzymia. Przypisuje się jej tą teorię seksu jak szklanki wody. Przy czym sugeruje się, że chodzi o tę rozwiązłość na temat rzeczywistości, jeżeli poczytamy jej pracę czy teksty, a ona była też dosyć płodną publicystką i pisarką, jej chodziło bardziej o kwestie związane z postrzeganiem seksualności nie jako coś grzesznego czy brudnego, ale jako normalność, jako taką normalną aktywność ludzką. No niestety, jak gdyby ten w mediach, czy po prostu pokutuje też czarny obraz Kałąty jako takiej nimfomanki, osoby o nieposkromionym poczuciu seksualnym, co nie jest prawdą. Dzisiaj byśmy nazwali raczej ją taką seryjną monogamistką. Zresztą, jeżeli patrzymy sobie na życiorysy innych rosyjskich rewolucjonistek, czy takich znanych postaci ruchu rewolucyjnego, to też nie były one zazwyczaj, przynajmniej tak wynika z moich badań czy obserwacji, abstynentkami seksualnymi. Natomiast przepraszam, wejdę ci w słowo na momencik, bo jednak była trochę niekonwencjonalna, o ile dobrze pamiętam z lektury twojej książki, to tam jakiś taki trójkącik próbowała stworzyć za młodu. Tak, pojawiło się to w młodości, później uważała to za jedną z największych porażek swojego życia. Ale że co, że się nie udało, czy że w ogóle trójkąt jest zły pomysł? Nie, że to był zły pomysł. Tak bym to określił. Ale potem zdaje się, kiedyś któryś z tych takich działaczy bolszewickich podsłuchał, teraz to się podsłuchuje przy pomocy elektroniki, a wtedy on własnym uchem, że ona tam jakby spełniała, jakby to powiedzieć, nie obowiązek małżeński, tylko związek z takim swoim aktualnym, no powiedzmy, partnerem. Czy tak było, tak, czy to też natomiast jest legenda? To znaczy znamy to z relacji Trockiego, który był z nią w bardzo dużym konflikcie, natomiast też trzeba pamiętać o warunkach, jak w takim żyli. No tak, ale Trocki był, wiadomo, trockizm to jest coś strasznego. Nas nauczono, że trockizm to jest B, także to... No tak, natomiast Trocki nie lubił się połączać, oni byli bardzo skonfliktowani. Natomiast ona wtedy była w związku z Pawłem Dybienko. To był marynarz, który zrobił niesamowitą karierę w wczesnym Związku Radzieckim. Był fatalnym dowódcą i właściwie był tak forsowany tylko ze względu na to, że był po prostu pochodził z klasy robotniczej. Natomiast jako dowódca w okresie wojny domowej w Rosji był fatalny. Aczkolwiek są badacze, którzy oceniają jego postać lepiej, nawet to już nie wchodzimy, natomiast jest znany z powodu tego romansu z Kołątaj, bo kilkanaście lat młodszy od niej, ona zresztą wyszła za niego za mąż, istniały też anegdoty, że Lenin zmusił ją do tego, ponieważ nie chciał takiego niestandardowego związku. Ale Lenin też otoczeniu. Miał wieloletnią kochankę i też żył w trójkącie. No, ale to była kochanka, ale jednocześnie miał męża. Natomiast Kołątaj chciała żyć z Dybienko, być może bez ślubu. Natomiast wydaje mi się, że chciała po prostu propagować raczej małżeństwa cywilne, zawierając ślub z Dybienko, który również ona przeforsowała i to była istotna zmiana. Pamiętajmy, że teraz mają możliwość zawierania ślubów cywilnych, wydaje mi się naturalne. W tamtych czasach no, niestety trzeba było iść do kościoła, cerkwi i tutaj pełną pieczę jak gdyby nad samą funkcjonowaniem małżeństwa pełniła cerkiew, bądź na przykład w Polsce kościół katolicki. Nawet już w tych latach po rewolucji tak było, bo tego nie zbadałem. Więc... Po rewolucji już nie, natomiast pamiętajmy, że Kołątaj wprowadziła te zmiany zaraz po rewolucji, czyli jeszcze w roku 17. I tutaj ten związek z Dybienko był bardzo burzliwy, bardzo wybuchowy. Ona zresztą sama zerwała w końcu z nim tę relację, ponieważ zdradzał ją w trakcie wojny, co odkryła. I Dybienko próbował potem popełnić samobójstwo. Ta próba się nie udała, natomiast później męczył Stalina prośbami o to, żeby jednak zmusił Kołątaj do rozwodu, natomiast do powrotu do niego, natomiast Stalin tutaj akurat paradoksalnie zajął
Inne stanowisko też pokazuje, jak chore były relacje w Związku Radzieckim, gdzie Stalin decydował o małżeństwach czy związkach swoich współpracowników, czy osób ze swojego otoczenia. Natomiast to jest też właśnie taka kontrowersyjna i mroczna historia, gdyby związana z Kołłątaj. Zresztą nie jedna, zarzucano jej też, że jeden z przyjaciół jej ojca miał popełnić samobójstwo, ponieważ odrzuciła jego zaloty, kiedy była młodą, kilkunastoletnią dziewczyną. I to też jest jeszcze jeden ciekawy wątek, jak gdyby, życiorysie, który też pokazuje, czego nas przeciwstawiała się tym małżeństwom, chociażby właśnie kontraktowym, bo o tym pisała i uważała, że to jest katastrofa. Jej rodzice, chociaż poślubili się z miłości, wywołali olbrzymi skandal, ponieważ jej matka, żeby poślubić Michała Domontowicza, musiała się rozwieść, co było możliwe w ówczesnym rosyjskim prawie. Nie było łatwe, ale było możliwe. Nawet co więcej, kobiety w Rosji mogły zachować część majątku po rozwodzie, więc to jest też dla nas zaskakujące, ale wywołała jednak olbrzymi skandal. Dla ówczesnej elity, zresztą znamy chociażby z lektury Lwa Tolstoja i na Kareniny, no coś takiego było niewyobrażalne. To było wyzwanie rzucone ówczesnym konwenansom. No i pomimo tego jej rodzice wcale nie chcieli jej małżeństwa z pierwszym mężem, właśnie z Kołłątajem, woleli, żeby sami chcieli znaleźć jakąś partię. To też wywołało konflikt, to jest takie ciekawe, że jednak ta mentalność ludzi wpływa na nich i może nie chcieli oszczędzić tego losu, którego sami doświadczyli. W środku życiorysu Kołłątaja widzimy wiele takich niestandardowych związków. Miała w sumie około 8 partnerów przez całe swoje życie. Większość z nich była, co ciekawe, zdecydowanie młodsza od niej. Natomiast były to takie relacje oparte przede wszystkim nie na seksualności, a takich raczej bliskich charakterach, przyjaźni. Co ciekawe, ona przyjaźniła się później ze swoim większością swoich partnerów pomimo rozpadu związku, nawet już później, kiedy zaczęły się czystki, pomagała w latach 30. i wspierała, na przykład przebywając za granicą na podsłuchach dyplomatycznych, ona cały czas dbała jak gdyby o swoich byłych partnerów, wysyłała im leki, stawiała się z nimi nie zawsze skutecznie. Często kończyło się to niestety. Bo ten Dybienko, zdaje się, został rozstrzelany w końcu. Dybienko został rozstrzelany i tak miłość właściwie jej życia, czyli Aleksander Szlapownikow, wybitny teoretyk ruchu komunistycznego, też został rozstrzelany, chociaż błagała Stalina, żeby jednak tego nie robił, ale tutaj jej ingerencje nie osiągnęły jak gdyby skutku. No to słuchajcie, to jest postęp, bo na przykład był taki poseł, już nazwisko nieważne, z Bielska-Białej, który się wsławił takim swoim głośnym romansem, no to co najwyżej, zdaje się, stracił miejsce na liście, a nikt tam mu żadnej krzywdy nie zrobił, więc od tamtego czasu tutaj postęp w tej części Europy nastąpił. To taki mój mały komentarz, że cieszmy się, że nie żyjemy jednak w epoce tamtej i nie mamy tego problemu, który miała Aleksandra Kołłątaj. No zdecydowanie, tak, natomiast tutaj trzeba właśnie też pamiętać, że z jednej strony doprowadziła ona do bardzo dużej emancypacji kobiet i w Rosji, bo jeszcze w Związku Radzieckim właśnie przez prowadzenie małżeństw cywilnych, rozwodów, bardzo prostej procedury rozwodowej, wystarczyło iść do sądu i powiedzieć, że chcemy się rozwodzić i tyle. Jednocześnie oczywiście powodowało to inne implikacje, więc nie było do końca skuteczne. Pewne przełamanie tabu wobec seksualności, postrzegania jej na przykład w sposób jako część życia i pewien element rzeczywistości, który jest nam nieodzowny, czy chociażby daleko idąca liberalizacja aborcji, a jednocześnie jednak te zmiany zostały w okresie Stalina, który był dosyć konserwatywny, zostały dosyć szybko wycofane. Na przykład ograniczono prawo do aborcji, ograniczono zdecydowanie prawo rozwodowe, ale też pomimo tego, że ona sama stała się takim symbolem emancypacji kobiet w Związku Radzieckim, pewnym symbolem rewolucji październikowej, oczywiście po radykalnym okrojeniu jej poglądów na przykład na temat seksualności,
Następną kobietą, która pełniła funkcję ambasadora w Związku Radzieckim, następna kobieta, która pełniła funkcję ambasadora, pojawiła się dopiero w drugiej połowie lat 60. To jest na kilkadziesiąt lat później. Czyli widzimy, że ta emancypacja została pewnie zatrzymana i nawet, bym powiedział, cofnięta, jeżeli chodzi o Związek Radziecki. I również też wiele z tych jej osiągnięć było blokowanych i cenzurowanych w Związku Radzieckim, natomiast oczywiście stała się też takim punktem odniesienia dla kobiet w innych krajach. Wiele kobiet, które na przykład zaczęły działać na niwie dyplomacji w latach 20-30 w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, czy jeszcze w Hiszpanii przed epoką Franco, właśnie wymieniał Aleksandrę Kołłątaj jako tę osobę, która przebiła szklany sufit i była dla nich przykładem. Czy stała się dla nich przykładem? No tak, ale z tego, co mówisz, to wynika, że wprawdzie Aleksandra Kołłątaj starała się to wszystko jakoś tak, powiedzmy, unowocześnić, to poglądy i Lenina, i potem Stalina, i praktyka, która tam była stosowana, to były takie dosyć konserwatywne i w jakimś sensie te legendy o tym, że bolszewicy mają wspólne żony, że tutaj będziemy musieli, jak przyjdą, no dzielić się tymi żonami i tak dalej, no to wszystko zdaje się jakieś bajki trochę są, tak? Czy... Zdecydowanie. Znaczy jest to taka historia o dekrecie nawołującym do nacjonalizacji kobiet, który został nawet przyjęty jako pewnik przez władze Samary, które rzeczywiście władze jednego z miast opanowania przez bolszewików wierzyły, że to prawda. W rzeczywistości była to prowokacja anarchistów. I co ciekawe, kiedy wyszło na jaw, że no, tego typu plakaty czy odezwy były rozsyłane przez ruch anarchistyczny w Rosji, Kołłątaj podjęła się obrony. Stał za nimi i tam prowokował. Jacyś lokalni działacze, nie? No, znaczy nie Soros, ja bym powiedział, że jacyś lokalni artyści, którzy po prostu chcieli się wybić. A no właśnie, uważam, że i skompromitować. No właśnie, chcieli też. Nergal tutaj był władzę. Temu, to słuchajcie, co on wyrabiał. Natomiast to ciekawe, Kołłątaj zachowała się w ten sposób nowoczesny, ponieważ nie dopuściła schwytania tych autorów owych ulotek do ich skazania i prawdopodobnie śmierci, tylko wybroniła ich. Stwierdziła, że jeżeli to prowokacja artystyczna, to mają do niej prawo. No jeszcze powiedzmy za Lenina było to ryzykowne, ale mogło przejść i wtedy rzeczywiście przeszło. Natomiast już za Stalina, wiadomo, skończyłoby się jednoznacznie, o ile w ogóle byłoby możliwe. Natomiast rzeczywiście mentalność działaczy ruchów socjalistycznych, chociaż nam może wydać się to dziwne, w tym momencie często była dosyć konserwatywna. I tutaj z badań słynnego brytyjskiego historyka Orlando Fikesa, zajmującego się właśnie Związkiem Radzieckim, również Rosją, także historią kultury rosyjskiej, wynika, że mieli oni typowo mieszczańskie poglądy i często, nam może to śmieszne, ale realizowali również na przykład podobny model rodziny, czyli taki właśnie, w którym ten mąż jest głową, żona zajmuje się wychowaniem dziecka bądź pracuje tylko na część etatu, a na przykład pozostałą część dzieckiem zajmuje się niania. No, wydaje się nam to mało rewolucyjne, mało awangardowe, ale tak naprawdę było. Tak samo jeżeli chodzi o brytyjski ruch rewolucyjny, czy często sufrażystowski, Kołłątaj, kiedy pojechała do Wielkiej Brytanii, przybyła tam jakiś czas, była zaszokowana tym, że na przykład angielscy robotnicy organizują swoje związki zawodowe, czy brytyjscy robotnicy organizują się te związki zawodowe, czy po prostu zebrania jakichś kółek partii w kościołach. Idą na nabożeństwo i tam po nabożeństwie bywają zebranie partii. Dla niej to było szokujące. Czy na przykład z tego, co pamiętam, działacze SPD szokowało życie Klary Cetkin, też wybitnej działaczki ruchu rewolucyjnego, też współautorki tej idei 8 marca chociażby, która miała męża młodszego kilkanaście lat. Tam nie było być może mowy o żadnych ekscesach czy jakichś kontrowersjach związanych z tym związkiem, nie wiem, pod względem takiego życia, ale sam fakt był szokujący dla działaczy i w dużym stopniu, z tego co czytałem, wpływał również na karierę polityczną Cetkin i blokował w jakimś stopniu.
Czyli nie zawsze ta mentalność, czy pewne nawyki wyrobione wśród działaczy ruchów politycznych byłyby tak awangardowe i nowoczesne, jak nam by się wydawało. Często jednak byli oni poddani wpływom otoczenia, ówczesnej mentalności, pewnych ograniczeń. Istotne na przykład, pomimo tego, że wielu działaczy, nie wiem, szwedzkiej socjaldemokracji nawoływało do równouprawnienia i chociażby emancypacji kobiet, w domu i życie rodzinne było typowo konserwatywne, typowo mieszczańskie. Czy właśnie w tym układzie, gdzie na przykład mąż działa, czyli mąż działa, prawda, politycznie, działa tutaj, pracuje, natomiast kobieta jest związana z domem. Czasami wśród kobiet przejawiały się takie koncepcje, co tam może lecie szokujące, natomiast rzeczywiście tutaj też zgodzę się z Izą, że jedne ruchy socjalistyczne były w dużym stopniu szansą dla emancypacji kobiet i przywiązywały do niej dużą wagę. To jest na przykład widoczne w Rosji, gdzie no, w żadnym innym kraju europejskim kobieta jeszcze w pierwszej połowie XX wieku czy w lat 30. nie została na przykład szefową partii, samodzielną szefową partii, natomiast w Rosji mieliśmy Marię Spiridonową, przywódczynię lewych eserów, która odgrywała bardzo dużą rolę na rosyjskiej scenie politycznej w tym okresie rewolucyjnym. Tak samo zresztą bolszewików kobiety odgrywały, jak Kołłątaj czy Inessa Armant, już nie mówiąc o Nadjeżdży Krupskiej, żonie Lenina, odgrywały bardzo dużą rolę. To jest taka lokalna rosyjska specyfika i tam rzeczywiście te działaczki były bardzo widoczne i były dużo bardziej zaangażowane niż wydaje mi się w innych krajach europejskich. Czy po prostu miały takich szklanych sufitów. No i już kończę ten krótki... Bądźmy równie postępowi, bo ja jeszcze będę chciał cię dopuścić do głosu, ale tutaj dajmy szansę Agacie, bo widziałem, że tutaj miała coś do powiedzenia ważnego i być może niezgodnego z twoimi tezami, co byłoby ciekawe. Nie, bo znaczy nic szczególnie oryginalnego. Chciałam tylko, no to też są bardzo interesujące takie informacje i to jest zdumiewające, że w ogóle monografia o Kołłątaj jakby no w zasadzie czekała 100 lat na napisanie, bo przecież nie było takiej spójnej opowieści. Ale to mężczyzna napisał, zobacz. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Myślę, że ktokolwiek by napisał, to jakby ma zapewne miejsce już jakby w historii dyskursu emancypacyjnego, ale to byłby taki wątek poboczny, bo to jest bardzo też ciekawa sprawa dla XX wieku, dla humanistyki XX wieku, polskiej humanistyki, dla polskiej historii ruchu emancypacyjnego, że po prostu my o wielu postaciach, no na przykład z okresu rewolucji francuskiej czy rewolucji październikowej, mamy okrojone wiadomości o ten wątek kobiecy właśnie. To znaczy, że mamy bardzo dużo książek historycznych, prawda, kto z kim, gdzie, jakie partie, kto przeciwko komu, ale to jest zupełnie wyczyszczone z kobiet. I oczywiście polskie emancypantki, polskie sufrażystki kontaktowały się, bo przecież miały kontakty międzynarodowe, tłumaczyły pojedyncze teksty, one są rozproszone jako we fragmentach w prasie przełomu XIX i XX wieku, ale w zasadzie jakby po prostu nie było takich spójnych narracji biograficznych, także to jest niezwykle interesujące, co tutaj jakby Jan mówi. Ale chciałam po prostu powiedzieć coś oczywistego, to znaczy, że każda rewolucja, która przechodzi przez fazę, czy wchodzi w fazę stabilizacji, jakby wraca do konserwatyzmu jakby okresu, z którego wyszła. To znaczy, że w zasadzie Kołłątaj no, oczywiście lepiej miała niż Olimpiadę Głusz, ale w zasadzie to też była taka jednostkowa wybitna biografia, o której dzisiaj się w dyskursie feministycznym mówi, że to są takie właśnie kobiety, które tylko pozornie przełamują czy rozbijają szklany sufit, ale właśnie to, że istnieją takie pojedyncze osoby, a nie możemy wskazać, znaczy oczywiście możemy wskazać kilka innych, ale to nie jest ruch masowy, to pokazuje, że to nie była norma, że jest jeszcze wiele do zrobienia. I na koniec chciałam tylko powiedzieć, że te doświadczenia ruchu socjalistycznego czy tam komunizującego były bardzo wcześnie rozpoznane przez sufrażystki polskie. Na przykład
już w okresie I wojny światowej i trochę wcześniej, a już na pewno po, jakby w okolicach 1920 roku, przewodnicząca Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich Paulina Kuczarska-Reischmidt wyraźnie pisała, że kobiety nie powinny się stowarzyszać z żadnym funkcjonującym obecnie ruchem politycznym, ponieważ każdy ruch kobiety oszuka. To znaczy wtedy, kiedy kobiety są potrzebne do osiągnięcia takiego celu, jakby tu i teraz, to po no patrzcie na los Beaty Szydło, prawda? Była premierem, a teraz w tej Brukseli musi się męczyć. Tak, no. Tak. No i oczywiście krzywduje sobie, prawda, tam w tej Brukseli. Jakby. No i zobaczcie, co się z synem stało jeszcze. No, także, także po prostu te kobiety. Jakoś jakby te porewolucyjne porządki nie sprzyjają. I myślę sobie, że to też jest do wykorzystania taki wątek, do przemyślenia. Jakby obecnie mam wrażenie, że Polki jeszcze nie przerobiły tej lekcji, a zarazem przerobiły już inną lekcję. To znaczy trudno jest się skomunikować z różnymi partiami, które wykorzystują kobiecą energię, ale zarazem kobieca partia, którą zakładała wiele lat temu Gretkowska, też nie wypaliła. Prawda? Okazało się, że kobiecość to jest za mało, żeby stanowić jakąś taką wspólną siłę. To tak na marginesie. Aleksander Kołłątaj. Agato, dziękujemy. Tomek chciał coś dodać, widziałem, czy się mylę. Do profesor Zawiszewskiej w zasadzie takie tylko dorzucić chciałem komentarze. Rzeczywiście to jest przedziwne, że kobiety, które biorą udział w tych wszystkich rewolucjach, bo przecież jakby my o tym nie pamiętamy, bo głównymi tymi pierwszoplanowymi postaciami są z reguły mężczyźni, prawda, bo są przywódcy tych różnych politycznych ruchów z reguły w każdym razie i to oni firmują swoimi twarzami, prawda, te rewolucje. Jakbym zapytał o rewolucję francuską, to każdy powie Robespierre, jakiś może Dantona powie, Ludwik XVI, przyjdzie na myśl. To są wszystko mężczyźni. Potem Napoleon, prawda, się nawinie i tak dalej, i tak dalej. I w XX wieku tak samo, prawda, mamy Lenina, Stalina, Che Guevara, nie wiem, tam na Kubie tego, nie pamiętam nazwiska teraz, dyktatora. I to są Castro. Za nimi 50%, prawda, no właśnie, dzięki. 50% popierających mniej więcej to przecież są kobiety, którymi oni się posługują, można by powiedzieć, w zasadzie dosyć perfidnie mężczyźni, prawda, dochodzą do władzy i tak samo było właśnie w czasie rewolucji francuskiej. Jakobini doszli do władzy i w zasadzie źródła historyczne jasno mówią, że dzięki kobietom radykalnym, które po prostu na przełomie maja i czerwca zablokowały wejście do konwentu narodowego, nie pozwalając przeciwnikom Jakobinów wejść do środka i uniemożliwiając im wzięcie udziału w ważnym bardzo głosowaniu, w którym Jakobini zdobyli większość. Te kobiety po prostu z armatami wręcz i z pistoletami otoczyły ten konwent narodowy tam wtedy. O tym nikt nie pamięta, a perfidny Robespierre doszedł do władzy i doszedł do władzy w czerwcu, a w listopadzie wydał dekret, który mówi, że są zakazane ich wszelkie zrzeszenia i partie polityczne, które skupiałyby kobiety. I tak samo tu w XX wieku mamy socjalizm, święto, prawda, kobiet 8 marca, goździki, rajstopy, prawda, kobiety na traktory i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem na Śląsku i w wielu mieszczańskich w zasadzie rodzinach polskich i nie tylko socjalistycznych kobiety siedzą, gotują w domu, ewentualnie idą do pracy, ale w zasadzie ta emancypacja polega, socjalistyczna w dużej mierze polega na tym, że kobiety też idą do pracy, a oprócz tego jeszcze siedzą w domu. Agato, to za chwileczkę, dobrze? Bo ja chciałem powiedzieć dwa słowa, zrobimy przerwę, a potem przejdziemy dalej, dlatego że nie zdążymy omówić wszystkich ważnych kobiet, które dzisiaj trzeba koniecznie tutaj wspomnieć. Ja tylko chciałem powiedzieć, że niewiele brakowało, aby moja miłość czy moje zainteresowanie historią zostało zabite, bo jak musiałem zdawać egzamin z historii wiele lat temu na Uniwersytecie Warszawskim, to pamiętam, że profesor Tomasz Nałęcz, skądinąd kłaniam się Tomku, bo jesteś wybitnym historykiem i wiele mnie nauczyłeś, zmusił mnie do opanowania jakiejś nieskończonej ilości
różnych odłamów ruchów rewolucyjnych i dat, bo tam było mnóstwo rozłamów, mnóstwo różnych kłótni. To po prostu było straszne. Te socjaldemokracje, te różne tam akcje przed rewolucją 905 roku, po. I nie było prawie żadnej kobiety. Nie pamiętam w ogóle żadnej kobiety z tej nauki, więc to było straszne. Słuchajcie, odmocnijmy chwilę i ja bym chciał, żeby przygotowała się tutaj moralnie doktor Iza Desperak i żeby nam powiedziała krótko o Emmie Goldman, bo to też ciekawa postać, trochę podobna zresztą do Ernestyny Potowskiej, która była wcześniej, jak zwykle tutaj z Polski coś wcześniej było, a potem jeszcze będziemy rozmawiali o Krzywickiej, więc mamy nie tak wiele czasu, ale krótki kawałek muzyczny i ruszamy znowu. Piotrze, prosimy. Odchodzimy do siebie jak zawsze zdumieni, że odmienił nas czyjś dłoni dotyk. Odchodzimy bezradni poprzez zieleń swych źrenic, przez milczenie strzeliste jak gotyk. Kocham cię nieprzytomnie przez świtu uchylone drzwi. Chodzimy do siebie i nikt o nic nie pyta. Cisza planet nam ciała oplata. Ty się starasz uśmiechać beznadziejnie szczęśliwy, niemych wyznań unosi się zapach. Kocham cię nieprzytomnie przez świtu uchylone drzwi. I mijania się z sobą na swą miłość patrzymy bezradnie. Jak złączone nadzieją, chociaż zawsze osobno, na dwóch brzegach świecące latarnie. Kocham cię nieprzytomnie przez świtu uchylone drzwi.
Dobry wieczór Państwu. Konrad Szołajski, Reset Obywatelski na WSPAK. Dzisiaj rozmawiamy o osobach, które były skandalistkami i reformatorkami. Nasi goście to dr Iza Desperak, dr Tomasz Wysłobocki, dr Jan Ratuszniak i dr habilitowana Agata Zawiszewska. A ja też przypominam, też jestem doktorem, ale sztuk filmowych, więc nie jestem aż tak uczony jak Państwo, których dzisiaj zaprosiłem. I może zacznijmy od tego, że przypomnimy szybko, parę słów powie nam o tym, mam nadzieję, Iza. Emma Goldman, kto to był? Nic nie słychać, musisz otworzyć mikrofon. Masz przekreślony mikrofon. Piotrze, czy możemy coś w tej sprawie zrobić? Bo Iza mówi. O, teraz cię słychać. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Iza Goldman. Emma Goldman. Bardzo przepraszam, ale moje połączenie internetowe jest średnie. Wychowywała się w Kownie, więc bardzo blisko kulturowo. Emigrowała do Stanów między innymi po to, żeby być niezależną od ojca, od rodziny, wyrzucona ze Stanów Zjednoczonych, między innymi, czy musiała umykać ze Stanów Zjednoczonych, bo groziło jej uwięzienie za nielegalne i karalne wówczas dystrybuowanie informacji o antykoncepcji. No natomiast, to u nas niedługo może tak być, słuchajcie, to trzeba się uczyć. Natomiast w perspektywie naszej rozmowy to jest bardzo fajna postać, bardzo ciekawa autorka. Mam ze sobą jej książkę i dosłownie 2 tygodnie temu czytałam różne suwrażystowskie teksty o miłości i równości ze studentkami, z których niektóre miały na przykład błyskawice w profilówce. I czytałyśmy Naukowską, czytałyśmy Bujwidową, ale jednak łatwiej im się było odnaleźć w tym tekście. No, być może dlatego, że po prostu jest tłumaczone z angielskiego i tłumaczenie jest współczesne. Natomiast jej dużo bardziej radykalne chyba jednak poglądy na temat małżeństwa i miłości, to znaczy ona absolutnie twierdzi, że małżeństwo jest grobem miłości i że nie można realizować miłości poprzez małżeństwo, że kobiety i mężczyźni będą ze sobą szczęśliwi razem i będą budować gmach miłości, tylko jeżeli pozbędą się małżeństwa. To ciekawy pogląd. Ja jestem zwolennikiem tezy takiej, że małżeństwa są pierwszą przyczyną rozwodów, to znaczy rozwody nie występują bez małżeństwa. Natomiast tą miłością to bym czasem dyskutował. Ale dobrze, zachęcamy do lektury Emmy Goldman, aczkolwiek niedługo pewnie będzie zakazana, więc trzeba to robić szybko. I spróbujmy teraz zastanowić się nad tym, czy nie mamy naszej tutaj własnej, takiej prawdziwej feministki lat 30., która no, jest takim niezwykłym zjawiskiem. Niezwykłym zjawiskiem w tym sensie, że zarówno to była ciekawa pisarka, ciekawa publicystka, no taka inspiratorka twórczości mojego ukochanego Tadeusza Boja Żeleńskiego. Irena Krzywicka. Kto o niej opowie? Która z pań? Prosimy cię, Agato. Proszę powiedzieć, Co mogę opowiedzieć, a czego nie mogę opowiedzieć? Są jakieś zakazane tematy tutaj? Czy... Nie ma tutaj na razie jeszcze cenzury, to jeszcze chwilowo jesteśmy tutaj swobodni. Ja tylko raczej w tych moich rozmowach staram się stosunkowo niewiele używać tych słów, które się zastępuje 8 gwiazdkami na przykład, prawda? Jeśli możesz utrzymać taką konwencję, to bym wolał, aczkolwiek jeśli cię bardzo ciągnie w tę stronę, to ja na chwilę tak zasłonię uszy i będzie okej, okay, dobra? Nie ma potrzeby. Okej, okay. Myślę, że Irena Krzywicka jest znana osobom, które interesują się dyskursem emancypacyjnym, ruchami kobiecymi, czy teraz tym, co się dzieje. Może o tym świadczyć nawet fakt, że tutaj jakiś czas temu, dość niedawno, szukałam na Allegro
książek Krzywickiej, przede wszystkim Wyznań Gorszycielki, bo to jest takie jej wspomnienia. I się okazuje, że są tam dostępne dosłownie kilka egzemplarzy, ale tych najstarszych wydań. A zatem i jakby wyskakują takie hasła, że to jest wyprzedane, że już jest akcja nieaktualna. Natomiast studenci i studentki są nadal tym zainteresowani, znaczy przeczytaniem jej własnej narracji o sobie. Ale przechodząc do meritum, Irena Krzywicka jest taką ikoną feminizmu lat 20. i 30., w zasadzie lat 30., ponieważ ona w zasadzie w takim cyklu rozwoju myśli emancypacyjnej polskiej jakby dopina pewien łańcuch. Ten łańcuch taki pozytywistyczny, który tutaj ikoną byłaby Orzeszkowa, która domagała się po prostu dla kobiet i od kobiet po prostu dostępu do rynku pracy. Potem przychodzi Młoda Polska i takie żądanie dostępu do edukacji, i to się dzieje w latach 90. na terenie Galicji, kiedy kobiety wywalczyły sobie możliwość studiowania na uniwersytetach galicyjskich. Potem okres Młodej Polski, ale w zasadzie fin de siècle, przełomu XIX i XX wieku, i tu ikoną byłaby Naukowska, jako kobieta, która domagała się dostępu czy jakiejś równości, swobody ekspresji artystycznej, ale także ona już domagała się także swobody obyczajowej, i Krzywicka, która to dopina po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i uobywatelnieniu kobiet. To znaczy, że z perspektywy tamtejszych kobiet przedwojennych czy międzywojennych, w zasadzie to była jedyna rzecz, która była do zrobienia, to znaczy zrealizowanie postulatów wcześniej stawianych przez ruch kobiecy, takich postulatów dotyczących realizacji równości obyczajowej, skoro już możemy się kształcić, możemy pracować, mamy prawa polityczne, możemy być polityczkami i możemy jakby czynne i bierne, czyli możemy też głosować, to teraz do zrobienia zostało już tylko takie uobywatelnienie nas w rodzinie. I w zasadzie Krzywicka jest taką ikoną tego, jakby tej fazy rozwoju polskiej myśli emancypacyjnej. Oczywiście w mediach, czy w takich bardzo wielu materiałach, które są publikowane na łamach no po prostu stron internetowych, popularyzatorskich, artykułów w prasie różnej maści, to przede wszystkim zwraca się uwagę oczywiście na tę etykę erotyczną. Jakby na ten to element. Zależy kto. Są tacy, co zwracają uwagę także na inne wartości. Nie generalizuj, tak, proszę. Tak. Oczywiście mówimy o takim, znaczy chcę, jakby mówię o tym odłamie krytyki jakby idei, czy krytyki literackiej, krytyki czy jakby historii literatury, który raczej się opowiada po stronie tej liberalnej, postępowej, progresywnej, gdzie widzi w tym, co mówi Krzywicka oraz jakby cała ta formacja intelektualna i etyczna, którą ona reprezentuje, czy której jest po prostu symbolem. Bo oczywiście z punktu widzenia jakby konserwatywnej krytyki, no jest ona po prostu kimś, na kogo nie życzylibyśmy jako wzoru, czy konserwatyści nie życzyliby jej sobie jako wzoru dla swoich rodzin czy dla swoich potomków. Ale co jakby w skrócie, co było istotne? Przede wszystkim Krzywicka we wspomnieniach ludzi, którzy ją znali, i to widać bardzo dobrze w bardzo interesującej książce opracowanej przez Agatę Tuszyńską, we wspomnieniach ludzi, którzy znali Krzywicką, Krzywicka jest osobą niezwykle zainteresowaną innymi ludźmi, ich historiami, tym, co dzisiaj byśmy nazwali takimi historiami, czy takimi mikrohistoriami. Ją bardzo interesuje taka socjologia codzienności, bardzo często nieświadome czy podświadomie tylko wyczuwane siły, które działają między ludźmi, jak ludzie na siebie jakby działają. Oczywiście ona jest odczytana, czy bierze inspirację z psychoanalizy, ale ma też swoje własne obserwacje i to ją bardzo interesuje. Z punktu widzenia, czyli jakby to jest punkt widzenia ludzi, którzy znali Krzywicką, osoby, które bardzo często spotykały ją raz, czy przypadkiem, czy no po prostu nie znały jej wcześniej, mówiły o tym, że miały ogromną potrzebę, łatwość otwierania się przed Krzywicką
i przekazywania jej historii swojego życia, nie tylko jeśli chodzi o sferę obyczajową, ponieważ miała w sobie taką empatię i zrozumienie i ciekawość tego, co ludzie ze sobą niosą. Z punktu widzenia oczywiście dyskursu emancypacyjnego i jego historii, no bardzo ważne jest to, co wnosi Krzywicka i środowisko, z którym była związana, to środowisko wiadomości literackich, to środowisko literackie związane z Skamandrem, czy jakby wielbiciele Tadeusza Żeleńskiego-Boya, czyli wszystkie te wartości, które są nam, no zakładam, że nam bliskie, czyli no właśnie liberalizacja jakby zasad, które mają regulować. No, ja zostałem zepsuty przez Boya bardzo, dużo czytałem, no, no i patrzcie Państwo, no co się stało na starość. No. No i właśnie się okazuje, że wyszliśmy na ludzi, prawda? Jakoś, że nie jest tak strasznie. Czyli chodzi o oddanie ludziom wolności w takim liberalnym znaczeniu, że po prostu masz tyle wolności, byle nie krzywdzić innych. Chodziło oczywiście o opowiedzenie się przeciwko jakby karze śmierci, przeciwko penalizacji aborcji, przeciwko penalizacji nieheteronormatywnych związków i tak dalej. Krzywicka, pamiętam, otwarcie w swoich pamiętnikach mówi o tym, że za młodu, kiedy wyszła za mąż, a nie mogła jeszcze mieszkać z mężem i w ogóle mieli tak mało pieniędzy, że z trudem wiązali koniec z końcem, a jednak konsumowali ten związek w taki sposób, że zaszła w ciążę, to tę ciążę usunęła, prawda? To jest taki jeden z istotnych epizodów jej biografii, do którego ona, no dzisiaj to można powiedzieć, właśnie nie można powiedzieć, że się przyznała, bo to takie jest coś, co dzisiaj dla jednych jest oczywiste, dla drugich jest okropne, ale wtedy to był akt chyba wielkiej odwagi, prawda? To, że ona to powiedziała. I druga sprawa chyba ta, że ten związek z Boyem był taki dosyć oczywisty, tak? Że ten trójkąt, ona, Boy, mąż, który zresztą też miał kochankę, prawda? I to żyli w takim jakimś czworokącie i nikomu to jakoś nie przeszkadzało, prawda? Wprawdzie potem los niestety tak zrządził, że obu tych mężczyzn ukochanych swoich straciła w czasie wojny i straciła też jednego z synów, ale no to już jak gdyby wojna, tak? To nie była to taki los. Także no, że gdzieś pozwolę, tam... Pozwolę sobie, Konradzie, to jakby sprostować. To znaczy, jakby idąc od początku, jeśli chodzi o kwestię aborcji, jakby to wyznania gorszycielki, czyli wspomnienia, one powstały wiele lat po wojnie, zostały wydane w latach 90. Czyli wcześniej nie było wiadomo, tak? Oczywiście, nie, jakby ponieważ skoro istnieje system prawny, który skazuje kobietę i lekarza po prostu na bardzo surowe kary, to nikt się nie będzie tym chwalił. Oczywiście. Jasne, kobiety to sobie... ja popełniłem błąd, oczywiście, tak. Ja pamiętam po prostu lekturę tej książki, ja dokonałem tutaj nadużycia takiego anachronizmu, to co ona powiedziała po wojnie, przeniosłem na przed wojną, przepraszam. Tak, ale oczywiście musiało się wiele stać, jakby między tym okresem lat 90., czy powiedzmy ona zaczęła nagrywać swoje wspomnienia od końca lat 70., Oczywiście kontekst jest ważny. Musiała sobie przemyśleć to, co się wydarzyło. Jakby jej działalność z lat 30. wynikała między innymi z tej traumy. No bo na czym polegała trauma? Po pierwsze, brak oświaty seksualnej, bo ona o tym mówi, że ona oczywiście skończyła studia, tak? Ona była wykształconą kobietą i ona pisała pracę magisterską na temat dramatu starogreckiego. A nie wiedziała, jak stosować antykoncepcję. Ale ona nie wiedziała, jak wygląda mężczyzna, prawda? Ponieważ i ona dopiero wtedy, kiedy się zajmowała tym dramatem i pojechała do biblioteki i zobaczyła tego Dionizosa z Fallusem, prawda? Ten korowód jakby satyryczny w tych niemieckich oczywiście opracowaniach, no bo jakby niemiecka filologia klasyczna była wtedy na najwyższym poziomie, to ona w ogóle nie rozumiała, co widzi, a zatem jakby można było być postępowym politycznie i etycznie, ale nieobyczajowo, bo ona po prostu nie wiedziała nic, więc nic dziwnego, że ona jako wiele kobiet po prostu zaszła w ciążę, ponieważ nie miała żadnej wiedzy na temat antykoncepcji. Po drugie, oczywiście była to trauma, ponieważ skoro zabieg był zakazany i karalny i po prostu był bardzo drogi i nie można go było wykonać w szpitalu czy w prywatnym gabinecie w pełnym komforcie, to po prostu on
ona miała usuwaną ciążę po prostu bez znieczulenia. Więc jeśli ktoś ma taką traumę, a jeszcze wcześniej, tak, bo ona też o tym pisze, trzy kobiety w jej kamienicy umarły po nielegalnym zabiegu przerywania ciąży, więc no, trzeba być po prostu kamieniem, żeby coś, czegoś z tym nie zrobić. I oczywiście Boy był dla niej tutaj taką osobą, jakby intelektualistą, osobą jakby posiadającą. No tak, ale przynajmniej ten związek z Boyem nie był ukrywany, tak? Tutaj się nie pomyliłem. No, nie był ukrywany, ale też to nie było takie powszechnie. Oczywiście jakby obie strony wiedziały, ale są wspomnienia z epoki mówiące o tym, że oni przez jakby do końca życia mówili sobie na pan, pani w, jakby w sytuacjach oficjalnych i nie afiszowali się. To była taka tajemnica poliszynela, ale zarazem zachowywali wszelkie konwencje. I tu chciałabym dodać do tych naszych opowieści o tych wszystkich rewolucjonistkach i skandalistkach czy reformatorkach obyczajowości, to o czym się zapomina. Że zarówno Boy, jak i Krzywicka wcale nie byli zwolennikami rozwodów. Oni mówili, że małżeństwo... Oboje się nie rozwiedli. Nie. Oboje zostali przy tych swoich partnerach oczywiście poślubionych tak, dawno, dawno wcześniej. Tak, ponieważ uważali, że po pierwsze tam, gdzie są dzieci, jakby no, rozwód jest trudny, bo dobro dziecka jest bardzo ważne, a po drugie mieli oni też taką koncepcję, może nie koncepcję, tylko jakby wyczuwali coś, co dzisiaj wyczuwają osoby, o czym mówią osoby, które się rozwodzą, że jakby małżeństwo też ma swoją historię. To jest historia nie tylko bycia razem, ale też historia tego, że jesteśmy zbudowani przez tę drugą osobę. A jeśli jeszcze ta druga osoba, a w dwudziestoleciu nadal to była kobieta, była słabsza, jakby no nieustawiona po prostu gospodarczo, bo jeszcze kobiety żyły przy mężach, no to po prostu mężczyźni uważali, że się nie robi pewnych rzeczy. Tak, że prawdziwy mężczyzna kulturalny i nawet jeśli ma jakąś przyjaciółkę czy kochankę, to też się z tym nie afiszuje, bo to też było niestosowne. Znaczy taka ogromny nacisk był u Boya i u Krzywickiej na wysoką kulturę osobistą tego, co się robi, że po prostu no, nie mogę się afiszować, czy nie mogę krzywdzić, bo skoro i tak już krzywdzę. A poza tym to jest bardzo interesujący ten wątek w Wyznaniach Gorszycielki i ona bardzo wyraźnie o tym pisze, że bycie w trójkącie nie jest łatwe, to nie jest właśnie jak wypić małe piwo, tylko że ona się bardzo męczyła, ona miała wyrzuty sumienia. I wszystkie kobiety, które wtedy znała i które miały przyjaciół poza związkami ze swoimi mężami, one wszystkie o tym mówiły. To jest też takie bardzo jakby rzadko dzisiaj wspominane, bo nam się wydaje, że po prostu poliamoria to jest jakby no, nic takiego. Ich relacje, tak, relacja Krzywickiej pokazuje, że to nie jest takie proste. I wielkość jej, moim zdaniem, bardzo dużo takich intuicji czy takich obserwacji ona poczyniła nie w felietonach, tylko w recenzjach teatralnych i literackich, bo ona mówiła, że literatura wyprzedza dyskurs socjologiczny i naukowy, że literaci wiedzą wcześniej, więc wyłapywała te wątki i tam wkładała te swoje obserwacje. Niebywale była, jakby stała po stronie takiej, w zasadzie no dzisiaj też się o tym mówi, ale pokazuje się seksualność i spełnienie erotyczne jako wyłącznie radość, jako wyłącznie ekstazę, jako wyłącznie wynik wolnej woli. Natomiast ona raczej mówiła tak bardziej po freudowsku, że eros jest siłą ciemną, że eros jest siłą, której my sami nie rozumiemy, że bardzo często no po prostu nie wiemy, dlaczego robimy to, co robimy, ale że bez tego erosa, bez tego ciemnego nurtu, no nie jesteśmy w pełni sobą, ale to nie znaczy, że można innych krzywdzić taką no, bezpośredniością jakby w realizowaniu swojej erotyki, także myślę sobie, że ten wątek jest zapominany i w ten sposób krzywdzimy Krzywdzicką i też idziemy w zasadzie za tytułem, który nie ona sobie nadała, bo te Wyznania Gorszycielki to nie jest tytuł, który pochodzi od niej. To po prostu był tytuł, który miał przyciągnąć odbiorców, który został nadany na ostatnim etapie opracowywania jej wspomnień.
a my idziemy za tym, tak? Jakby to pokazuje, jak ogromną siłę ma język, jak ogromną siłę mają pewne metafory. I oczywiście to działa, prawda? Jakby wyznania gorszycielki łatwiej się sprzedaje niż po prostu wspomnienia, prawda? Irena Krzywicka, wspomnienia. Raczej bym tutaj widziała jako wspomnienia socjalistki rozczarowanej, bo ona też należała do rozczarowanych socjalistów. Ona formułuje też taką bardzo mocną feministyczną świadomość, którą dzisiaj można w czterech punktach zawrzeć. To znaczy, że są trzy konserwatywne typy dyskursu antyemancypacyjnego, czyli typ porządku boskiego, porządku naturalnego i praktyki życiowej. Po prostu nie wprowadzamy pewnych emancypacyjnych dążeń, no bo Bóg, natura albo praktyka społeczna mówi, że łatwiejszy jest podział. Ale ona pokazywała na przykładzie socjalistycznej historii swojej rodziny też, że także progresywne idee są antyemancypacyjne, ponieważ one pokazują, czy one używają takiego argumentu, jakby priorytetów do załatwienia. I zawsze inny priorytet jest ważny. Dla ruchu ekologicznego to będzie przyroda. Dla ruchu wyzwolenia zwierząt to będą prawa zwierząt. Dla tam ruchu wyzwolenia, nie wiem, ludzi o innym kolorze skóry, jakby rasizm będzie ważniejszy. Kobiety, i o tym wiedziała Krzywicka, zawsze są na końcu. I w związku z tym same muszą sobie radzić. I to nie jest optymistyczne. Agato, bardzo Ci dziękuję i za wszystkie poprawki. Biję się w piersi, ponieważ z braku czasu, żeby wszystko sprawdzić, pamiętałem po prostu gdzieś tam moje lektury sprzed lat i Boja i Krzywickiej. Nie widzę, że po prostu nałożyłem na to współczesną obyczajowość i takie swoje chciejstwo, że ona była bardziej, że tak powiem, otwarta, niż by mi się mogło wydawać. Ale rozumiem. Przepraszam, że jeszcze dodam. A musimy powoli kończyć, to szybciutko. Tak. Ludzie, którzy we Francji, którzy mówią o Simone Beauvoir i Sartre, i też jakby w Polsce, ci, którzy byli zapatrzeni w tę parę, mówią dokładnie o tym samym, prawda? Jakby wydawało im się, że to jest taka super para, która wszystko załatwiła, a kiedy czytamy ich listy i wspomnienia, to się okazuje, że ze strony Simone Beauvoir to nie było takie proste. A zatem my dzisiaj chcemy, żeby to było proste. Erotyka, obyczajowość, a to nigdy nie jest takie. To była taka szorstka miłość. Tak. Dobrze, słuchajcie moi drodzy, my musimy tutaj sobie powiedzieć, że tak jak w mojej ulubionej stacji radiowej, Radiu Maryja i Telewizji Trwam, rozmowa niedokończona to jest to, co nam przyświeca, prawda? Bo to są tematy, które można w zasadzie bardzo długo rozwijać i uczymy się bardzo wiele, szczególnie od takich osób jak wy. Także serdecznie wam dziękuję za dzisiejsze wykłady, chociaż one nie miały charakteru wykładu, tylko właśnie takiej fajnej pogawędki, bo wydaje mi się, że to musimy tak robić, żeby się ubogacić, prawda? Tak jak to napisałaś. I w ten sposób myślę, że łatwiej dowiedzieć się czegoś, co zapamiętamy. Lepiej to robić z uśmiechem, lepiej czasem przytoczyć jakąś anegdotę, a nie tylko same daty i nazwy kolejnych partii rewolucyjnych, co ja zapamiętałem z moich studiów. Także jeszcze raz wam serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom. Dziękuję dzisiejszemu producentowi Piotrowi Tomaszkiewiczowi i realizatorowi Piotrowi Kurczewskiemu. Zapraszam za tydzień, też będzie ciekawie, a z wami będę miał ochotę się jeszcze spotkać, jeśli przyjmiecie moje zaproszenie. Dobranoc. Reset Obywatelski.